Hej, witajcie na napisach końcowych. Mamy dzisiaj fantastyczną dyskusję. Po raz kolejny możemy tutaj gościć Filipa z Bez Schematu i Krzysztofa M. Maja. Linki jak zawsze do ich twórczości będą w opisie. Wiemy, że bardzo duża część naszych widzów była niesamowicie zadowolona z ostatniej dyskusji na temat adaptacji. Tu mogę wam powiedzieć, chłopaki, że dostaliśmy masę komentarzy, że była to jedna z najlepszych dyskusji w ogóle w historii naszego kanału. Więc bardzo miło. Mam nadzieję, że dzisiaj również dostaniecie, nasi widzowie, piękną i merytoryczną dyskusję. A dzisiaj trochę pociągniemy ten temat, bo gadaliśmy sobie o adaptacjach i o tym, czym one powinny się rządzić. Dzisiaj porozmawiamy o innych elementach rozszerzania marek, ale zamiast o adaptacjach pogadamy bardziej o sequelach, spin-offach, generalnie przedłużaniu marek, o tak nazwijmy to. Ja zacznę od takiej mojej drobnej tezy i powiecie mi, co o niej sądzicie i porozmawiamy o innych tematach. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach mamy trochę taką chorobę społeczną, którą ja nazywam osobiście sequeloza, która polega na tym, i nie mówię tutaj o samych wytwórniach, bo wiadomo, że wytwórnie to te zwierzęta, które jak tylko zobaczą, że gdzieś tutaj pieniążki są, gdzieś tutaj widownia może potencjalnie polecieć, to zrobią. Ale bardziej mam wrażenie, że w ludziach jest taka dziwna potrzeba, którą dosyć mocno kultywowało MCU tutaj, trzeba być szczerym, do tego, że żadna historia nie ma prawa mieć kropki. Żadna historia nie ma prawa się skończyć. Każda historia ma być tylko i wyłącznie etapem do kolejnej historii. Tak jak mówię, niestety MCU bardzo, bardzo to podbudziło, robiąc to dobrze stosunkowo przez długi czas, ale mam wrażenie, że ludzie dzisiaj tak bardzo oczekują kontynuacji każdego wątku, każdego motywu i oczywiście studia na to natychmiast skaczą jak drapieżne koty na ofiary, że po prostu nie da się. Masz wrażenie, że w dyskusji jest bardzo często temat tego, czy nie tyle, czy ten film był dobry, czy ta historia fajnie się zakończyła, czy ona fajnie coś dopowiedziała, tylko ciekawe co dalej, jak dalej. I moje pytanie już mi do was, czy po pierwsze, czy też to zauważyliście, jeśli tak, to z czym to się wiąże, z czego to się bierze? Bo mam wrażenie, że reszta naszej dzisiejszej dyskusji, czyli jak studia na to reagują i co się dalej z tym wiąże, zaczyna się właśnie w tym miejscu. Czy mogę przejąć piłeczkę od razu? Bo na usta mi się ciśnie drugie słowo. Ty powiedziałeś sequeloza. Nad tym słowem jest większe, czy może jakbyśmy budowali piramidę, to fundamentem sequelozy jest tak zwana korporacjoza. I nigdy wcześniej tak bardzo filmy, seriale, marki, postaci, które się w nich pojawiają, nie były traktowane jako aktywa korporacyjne, jak w tym momencie. I nie pamiętam, czy to był Martin Scorsese, czy ktoś inny w bardziej zniuansowanej swojej krytyce Marvela, którego oczywiście lubię. Wy też lubicie, chłopaki, ale też lubimy pokrytykować całkiem trzeźwo. Powiedział, problem z Marvelem jest przede wszystkim taki, że aktorzy, którzy tam występują, oni dla Marvela nie są aktorami, oni są wizerunkami, które kupili i którymi dysponują swobodnie tak, jak chcą i mogą z nimi zrobić to, co chcą. Mogą równie dobrze ich w jakiś sposób zduplikować w formie cyfrowej i w przyszłości, kiedy Jeremy Renner na przykład nie będzie mógł grać ze względu na swój wypadek, to oni mają prawo wykorzystać jego podobiznę, bo to nie jest Jeremy Renner, to jest Hawkeye, który ma podobiznę Jeremy'ego Rennera. I wydaje mi się, że Marvel jest oczywiście takim skrajnym przykładem. Pewnie pojawi się dzisiaj jeszcze The Walking Dead, które można doić w nieskończoność, póki nie zacznie dawać aż zsiadłego mleka, to już się stało jakieś 7 lat temu. Ale to jest poważny problem, że sequeloza jest tylko i wyłącznie pochodną czy symptomem poważniejszego problemu, jakim jest próba wyciskania ile tylko się da z tych aktywów, które są najbardziej, chciałbym użyć słowa wartościowe, ale dają po prostu największy zwrot z inwestycji, całkowicie niezależnie od tego, czy to jest artystyczne, czy nie. Tak, szczególnie, że te, tylko dodam, że te rzeczy, o których będziemy mówić, one mają swój termin przydatności do użycia. To nie są takie seriale i one nie są przygotowane w taki sposób, żeby były po latach wspominane w jakiś wielki sposób. Tak jak The Walking Dead, nie? To ma być produkt, który ma się sprzedać tu i teraz i musimy w tym momencie wyciągnąć z niego jak najwięcej się da. Czyli jak widzimy, że widzowie kogoś lubią, ktoś jest popularny i mamy tych aktorów na podorędziu i oni też mają termin przydatności, bo wiadomo, że nie będą tutaj grali wiecznie, że w końcu się z tym znudzą. Tak jak było z Andrew Lincolnem, nie? Który w którymś momencie powiedział, że już dość.
No nie da się przez tyle lat ciągnąć jednego projektu. I oni wiedzą, że muszą jak najwięcej z tego wyciągnąć. I te filmy już nie są tak robione, żeby one były właśnie przypominane po latach, żeby one zyskały status kultowych. One się mają sprzedać tu i teraz. I to najbardziej właśnie widać w tym momencie po filmach Marvela, gdy wcześniej jeszcze mieliśmy takie przeświadczenie, że hej, do tych filmów się będzie fajnie wracało po latach, nie? I jest tam kilka takich perełek w pierwszych fazach, na przykład Strażnicy Galaktyki, którzy byli oddzielnym filmem, którzy opowiadali konkretną historię, którzy tam nie było miejsca na wyciskanie z tej marki jakiś ponad stan, bo to nie była marka, nie? Strażnicy byli wzięci znikąd, to był jeszcze fajny projekt, który można było rozwinąć. Teraz wyciskamy z tego, ile się da, bo trzeba to zrobić tu i teraz. I wiemy, że no właśnie tu jest ten termin ważności, nie? Stracimy jakiegoś aktora, bo odejdzie, jakiś projekt będzie po prostu już, no nie będzie na topie i musimy działać jak najszybciej, nie? I to jest takie wyciskanie i to widzimy. Widzimy, jakie bóle przeżywają te marki, nie? Że w tym momencie są po prostu tak dociskane, żebyśmy z tego jeszcze jakiś grosz wyciągnęli. I to jest przerażające, bo tutaj się od razu, do czego jeszcze wrócimy, czyli przypadek Wiedźmina. I już mamy sequelozę, mamy też prequelozę, nie? No i wiemy, co się stało ostatnio z Wiedźminem z The Forbidden Kree, bo to jest bardziej przerażający skok na kasę, jak widzimy w ostatnich latach. Coś, co było zrobione zupełnie bez ładu i składu. I wiemy ogólnie, jak wygląda marka Wiedźmina, nie? Która miała być wielkim tym koniem pociągowym Netflixa. Miała przynieść im kupę kasy. No i wiadomo, że przyniosła, bo to dalej jest Wiedźmin, dalej popularna marka. Ale widzimy, w jaką stronę idzie rozwijanie jej, nie? Że mamy te kolejne sezony, gdzie już straciliśmy aktora, ale trzeba je ciągnąć, trzeba coś robić. Już lepimy z czegokolwiek, bo ta marka już gdzieś tam działa i jeszcze można ją troszkę podoić. To jest dojenie krowy z kręgosłupem tak naprawdę. Mamy też ten zapowiedziany projekt Siri, co tam jakaś jej tam grupa, coś, też coś z tego uklepiemy. No i bierzemy to największe wydarzenie w historii świata tutaj wiedźmińskiego, które było początkiem wszystkiego i robimy z tego jakiś taki teatrzyk w parku dla dzieci. Tak jak wykucie pierścieni władzy. Powiecie, bo cały problem polega na tym, że jeżeli jeszcze doi się tę krowę z kręgosłupem, to jeszcze jest okej, ale oni już doją kozła ofiarnego i tym kozłem ofiarnym jest fantastyka, tak? I te światy fantastyczne, co do których ludzie rozpoznali w którymś momencie, że jest za tym, są za tym duże pieniądze. Ja pamiętam jeszcze swoją satysfakcję, to sprzed paru lat było, jak czytałem taki strasznie kretyński tekst naukowy, jak i wiele polonistycznych w Polsce, dotyczący tego, że no tak, że ta popkultura to jest w ogóle jakiś margines, że to w ogóle, powiedziałem, no fajny margines i przywołałem, ile zarobił Avatar Jamesa Camerona wtedy. No i teraz trochę żałuję tych słów, bo wyszło, że rzeczywiście te światy się zrobiły jakieś mega popularne w ostatnim czasie i te mechanizmy franczyzowe, o których cały czas mówimy, korporacyjne, prawda, że mamy asety w naszym portfolio. Tym asetem może być świat, może być artefakt, może być postać, a już fabuła to tam się kompletnie, ta narracja, talent artystyczny, ważne, żebyśmy mieli wszystkie asety, tak? No więc to w tej chwili jest tu i teraz i problem polega, myślę, na tym, że jest dwustronny. To znaczy, z jednej strony cierpią autentyczni fani, którzy się cieszyli, podjarani byli strasznie, że te światy wreszcie zyskują swoją reprezentację wizualną. Mogą sobie pooglądać, pozwiedzać je i zobaczyć te historie, które kochali teraz na małym ekranie, na srebrnym, na jakimkolwiek by chcieli. Ale z drugiej strony mamy jeszcze te cholerne korporacje, które totalnie nie rozumieją tego fenomenu. Oni nie wiedzą, dlaczego to działa i zabierają się za to od dupy strony. I zauważcie, że jest jeszcze ten problem, że cały czas nie mamy unormowanych tych stosunków prawnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawa autorskie. Kultura fanowska sobie jest, ale jest w szarej strefie praktycznie. Jest taki sobie Wiedźmin i jest CD Projekt Red, które sobie tworzy no, osobny świat w zasadzie. I czy to jest adaptacja powieści Andrzeja Sapkowskiego? No nie do końca, ponieważ dzieje się dosłownie po nich. Jest de facto sequelem, ale z drugiej strony Geralt już nie żyje. No więc są problemy, tak, z tym związane. I o wiele prościej jest wytworzyć ten jakiś świat. Ale potem przychodzi Netflix i mówi, nie, to my stworzymy swój własny świat i my go umeblujemy po swojemu i nagle się okazuje, że zamiast żebyśmy mieli jedno uniwersum, mamy trzy i one się ze sobą kompletnie nie zgadzają, więc powiedziałbym, że tutaj nawet nie jest problem z tym, że mamy kolejne sequele, tylko mamy kolejne restarty franczyz, rebooty w zasadzie, że tworzy się nowe IP, bo mamy nową fabułę. Musisz jakąś odświeżyć aktywo, tak jak powiedział Radek przed chwilą, że coś ma swój termin przydatności, chyba że to zrebootujesz, ale właśnie na potwierdzenie mojej tezy a propos dowodu krwi i aktywów. Jaskier jest aktywem, który ma podciągnąć inny zestaw aktyw, który masz i to jest właśnie rodowód krwi. On nie ma tam żadnej funkcji, poza tym, że jest faktycznie. Trzeba twarzą ściągnąć. Ale wiecie co, jeszcze zanim przejdziemy do tego, bo o korporacjach to będziemy gadać pewnie długo, bo to się wiąże wszystkich tych marek, które mówiłeś. Zgadza się Filip z tym, co powiedziałeś, że to jest na górze. Ale jednak chciałbym na chwilę wrócić do tego, od czego zacząłem, czyli
Jasne, korporacje doją i szukają każdego możliwego miejsca, ale jednak jest też taka potrzeba w widzach. I ona jest zauważalna. Zwróćcie uwagę, jak kiedyś śmieliśmy się, że ludzie chodzą na filmy Marvela po scenę po napisach. Że nie jest nawet istotny ten film, który teraz oglądamy, ważne co będzie dalej, co on zapowiada, co później, nie? Za każdym razem, kiedy znowu właśnie oglądał się film Marvela, to często było pytanie, czy ten film jest ważny dla uniwersum, ale czy on jest ważny dla uniwersum? Czy pojawiają się w nim ważne postacie dla uniwersum? Jakby, czy ten film jest dobrą całością, zamkniętą, z furtkami oczywiście, bo to uniwersum, spoko, to schodziło na drugi plan. I mam wrażenie, że z serialami często jest podobnie, właśnie The Walking Dead wspomniane. To też jest takie coś, kiedy korporacja patrzy na to, okej, możemy na tym wydoić kasę, ale dlaczego? Bo ludzie lubią tą postać, bo my chcemy ją dalej wrzucać i ciągnijmy na to, ale bo to działa też w drugą stronę, bo jeśli byśmy ją zabili, to sporo ludzi by nam odeszło z tego serialu, nawet jeśli fabularnie byłoby to dla naszego serialu lepsze. Więc ja chciałbym właśnie zapytać bardziej, bo jakby ta chęć oglądania dalej zawsze była. No, oglądaliśmy tasiemcowe seriale często, bo się lubiło bohaterów czy coś takiego, ale mam wrażenie, że jest takie coś dzisiaj, mówię, może przez MCU, gdzie naprawdę ciężko jest nam odpuścić i cieszyć się jednym zamkniętym dziełem. Ja tak tęsknię często, kiedy oglądam film i ludzie często mi mówią wręcz nawet, kurde, w naszej banieczce, że nie obejrzą tego filmu, bo nie mają czasu na inne rzeczy, bo w tym momencie mają tak zapchany grafik, wiecie, tymi ważnymi filmami, z których Fear of Missing Out poleci, że nie znają całości, że nie poświęcą, nie wiem, nie obejrzą Wszystko Wszędzie Naraz, bo to jest tylko jeden zamknięty film gdzieś na boku. To jest absolutnie kapitalny. No. I mam teraz takie właśnie takie podejście do tego, że gdzieś się coś w tej widowni przestawiło w pewnym momencie, że korporacje oczywiście uśmiechają się, bo mogą doić na tym pieniądze, ale gdzieś my, jako ta widownia, zagalopowaliśmy się odrobinę za daleko z tym, żeby zatrzymać się, stwierdzić, to fajne dzieło, dajcie mi kolejne. Nie. Kiedy wróci Robert Downey Jr. jako Iron Man? O, Hugh Jackman, ściągnijmy go jeszcze raz jako Wolverina, bo co dalej? Znaczy, to bym akurat bronił Ryana Reynoldsa, bo Deadpool był fantastyczny jako zamknięte całości i potrafił toczyć bekę z MCU i właśnie z tej całej franczyzy. Ale teraz jest Wolverine, teraz jest Deadpool i Wolverine i oczywiście jedynym punktem ściągnięcia widzów, jedynym tak naprawdę, jest ten Hugh Jackman. Jakby ja nie mam nic przeciwko, żeby Hugh Jackman gdzieś tam jeszcze się pojawił czy coś, ale ten film na tą chwilę jest reklamowany tylko i wyłącznie tym jednym motywem, żeby zobaczyć co dalej. No tak samo jak jest z nienawidzonym przeze mnie Spider-Man No Way Home, który cały jedzie tylko i wyłącznie na tym, żeby wstawiać tam te aktywa, o których mówicie, odmrażane. Znaczy, dla mnie Deadpool i Wolverine to jest jak ja i Krzysztof. Znaczy, wiadomo, że ja udźwignę sam bez schematu, ale jak się pojawia Krzysztof, to jest lepiej, no więc ja akurat się bardzo cieszę. Tak, ale wiesz, ale nie reklamujesz cały czas Krzysztofa. Ale pytanie, słuchajcie, bez schematu to jest ten kanał, gdzie może, gdzie wszystkie reklamy, to jest ten kanał, gdzie pojawia się Krzysztof. Cześć, nie mam tu nic więcej zaoferowania. Jestem jako Deadpool czy jako Wolverine? Będziemy musieli to rozstrzygnąć przez pojedynek. W następnej fazie nie będzie bez schematu. Rozumiesz, ja nie wiem, czy się pojawia, ale mam na myśli schematu. Ten z nas, który przeżyje dzięki mocom regeneracyjnym, ten, no i nierozstrzygnięte, bo i Deadpool i Wolverine mają te moce, więc... Tak, znaczy ten, kto dostanie na przykład gumową kaczkę do rąk, znaczy, że jest Deadpoolem, a ten, kto będzie miał zajebiste pazury, to jest Wolverinem. W ten sposób będzie uczciwy pojedynek. To już wiem, który jest który, w takim razie. Ale wracając do meritum, to właśnie nie wiem, czy też się z tym spotkaliście, bo ja non-stop się z tym spotykam. Non-stop spotykam się właśnie z takim, w naszym gronie, nie w korporacyjnym gdzieś, ale w naszym gronie, taką potrzebą właśnie uczestniczenia w projektach, które trwają i odskakiwaniu od rzeczy, które mogą dać ci niesamowite, wartościowe dzieło, ale krótkie i zamknięte. Wiesz co, ja bym na to spojrzał z perspektywy w ogóle zjawiska fanostwa jako takiego. Kiedyś Andrzej Sapkowski w rękopisie Znalezionym w Smoczej Jaskini zabawnie to opisał, że spytać fana, który jest fanem powieści o trollach, jaki by chciał, żeby 34 tom sagi o trollach był, to fan odpowie o trollach, więcej o trollach, nie? I to jest troszeczkę to, że tak samo jak Arthur Conan Doyle też był naciskany, żeby wskrzesić Holmesa i wskrzesił w końcu, bo się wszyscy na niego denerwowali. No tylko, że teraz ta różnica jest taka,
że mamy z drugiej strony nie artystę, nie? Tylko mamy jednak korporację, która patrzy na to w zupełnie inny sposób i szczerze by było śmieszniej, z jednej strony mówi, że tak, tak, fani mają rację, będziemy robić to, co fani chcą, a z drugiej strony robi absolutnie wszystko to, żeby nie robić tego, co chcą fani, czyli tam, gdzie jest potrzebny fanserwis faktycznie, z niego absolutnie rezygnują, mówią, że nie, my stawiamy na produkcje artystyczne, a tam, gdzie jest potrzebne podejście artystyczne, żeby zrobić zamknięty film, zamkniętą całość, właśnie pod względem artystycznym, kompozycyjnym nawet, to idą w tę serializację nieznośną, więc wydaje mi się, że tutaj leży kość niezgody, tak? Bo to nie jest tak, że też fani nie mają racji w 100%, bo najwyraźniej z jakiegoś powodu stali się tymi fanami. To jest troszeczkę tak syndrom twórcy internetowego, nie? Który zaczął robić jakieś filmy i już na koniec świata jest zamknięty w tej szkatułce, że on ma zrobić je do końca życia, prawda? Gdy tymczasem, no nie na tym polega jakakolwiek twórczość na tym nie polega. Człowiek zawsze się rozwija i zawsze będzie jakoś ewoluował. Ludzie z jakichś niewiadomych względów mają właśnie tak, czują się tak bezpiecznie, jak jest coś rozpoznawalnego, bo mam wrażenie, tak dużą ofertę i jest tak dużo różnych opcji, że okej, to ja chcę już mieć tego Marvela takiego, jak miałem, a jak będę chciał czegoś artystycznego, to sobie przejdę właśnie takiego Wszystko Wszędzie naraz, ale to dopiero potem, jak skończę wszystkie Marvele, czyli nie? Nigdy. Czyli nigdy. I w ten sposób tracimy bardzo. Tak, ja tutaj jeszcze do tego, co mówił, odniosę się do tego, co mówił Oskar, że tak, mamy tą potrzebę fanów, żeby żyć w tych światach, nie? Bo to jest taka ogólna fanowska potrzeba, nie? Że jeśli coś lubimy, to chcemy, żeby w pewnym momencie chcemy, żeby tego było więcej, chcemy, żeby to trwało, żeby było fajnie, nie? A w pewnym momencie zauważamy i to widać tutaj na poziomie, czy to Walking Dead, czy właśnie MCU, że mamy ten moment, gdy fani zauważają, że może aż tak dużo tego nie chcę, nie potrzebuję tego w takim natężeniu, bo to zaczyna się robić denerwujące i tracę gdzieś tą miłość do produktu, który wcześniej kochałem, bo tego jest po prostu za dużo. W MCU było widać to tutaj, w tej ostatniej fazie idealnie, nie? Gdy już było, że o, dostaję tą nową produkcję, rozwija mi ten świat, nie? Dostaję tych Eternals, dostaję tutaj tą She-Hulk, dostaję te seriale, nie? I tu nagle mózg wybucha, nie? Dostaję tego za dużo i gdzieś straciłem to, co kochałem. Nie ma już tutaj tych postaci, które lubiłem, tego świata, który się rozwija w taki sposób, który mnie ciekawił i gdzieś to wszystko się rozmywa. W ogóle też ciekawym przykładem jest nawiązanie do jakichś starszych produkcji, nie? Które kiedyś były tworzone i na przykład mieliśmy Terminatora. Mieliśmy Terminatora 1, po paru latach wyszedł Terminator 2, dwa świetne autorskie filmy. James Cameron robił to, co zawsze robi najlepiej, czyli zarabia kupę kasy, zdobywa kupę kasy, tworzy świetne, świetne fabuły. I jaka była przerwa między dwójką Terminatora a trójką, nie? To było ponad dekada. Nie? I nie było tak, że wiemy, że to inaczej wygląda w latach 90., nie? Ale nie było tak, że było czekanie, że pojawi się ten nowy Terminator, nie? Ale w pewnym momencie było tak, że dostaliśmy ten drugi świetny film, okej, może będzie następny, nie? Później przechodzimy do momentu, gdzie sobie twórcy przypomnieli, że ej, mamy te aktywa, mamy tego Terminatora, nie? To jest świetny projekt, mamy Zabójczego Robota, robimy tą trójkę. Wyszła ta trójka, wyglądała jak wyglądała. Później wyszedł ten Terminator Salvation, gdzie okej, Christian Bale, lubimy Christiana Bale'a, to jest Batman. Jest ciekawie, jest fajnie. Dobra, czekamy parę lat, to dalej ciągniemy te aktywa, rozwijamy ten świat. Terminator Genesis. Teraz Schwarzenegger wraca. Tak, wraca Schwarzenegger, nie? Mamy te aktywa. On chce jeszcze zagrać, chce jeszcze powrócić na chwilę i już... Fani, o kurwa, tego już nie chcieliśmy, nie? Fajnie było przy etapie Terminatora 2. Dało się oglądać Terminatora 3, jeszcze jakaś sympatia, ale teraz już strasznie. Terminator Dark Fate. Zamyka kurczę całą markę. Nikt nie chce w tym momencie nowego Terminatora, nie? Ludzie wracają z sentymentem do jedynki, do dwójki. Nie chcą pamiętać o tym, co było dalej, nie? I w tym momencie ja się tak czuję troszkę z MCU, że niezbyt mi obchodzi, co będzie dalej z tym światem, bo przez to natężenie, nie? I rozbicie tego na małe projekty. No kurczę, mówimy o świecie, w którym zaraz będzie spin-off o Agacie. Yeah. Która jest ze spin-offu z filmu, czyli WandaVision, co wyszło ze spin-offu dużego filmu, nie? I sprawy z Visionem. Mieliśmy to. Tego spin-offem był tak naprawdę Doctor Strange w Multiversum Szaleństwa, bo dowiązywało do tych wydarzeń. A tego jeszcze spin-offem będzie ta Agata, nie? Która już jest piątą wodą po kisielu, jest nikomu niepotrzebna. Kto na to czeka, kurczę? I Agata będzie nowym Andorem, zobaczysz, bo nikt nie czeka. A zauważcie, że sporo też takich ostrzeżeń od fanów jest ignorowane, bo ludzie mówią, okej, za dużo, ludzie mówili, nie chcemy seriali Marvela, bardzo często, wystarczy jeden, dwa, max, nie potrzebujemy tego tyle. Ja czytałem takie opinie, to nie były opinie krytyków wyłącznie, to były też opinie fanów. Ale... Ja mam na to do tego takie podejście i tak, tu wrócę do tego, co Filip powiedział,
Czyli, że jest to wina korpo, ale jest to dużo bardziej perfidna wina korpo niż tylko i wyłącznie dojenie pieniędzy i patrzenie na jakie się ma aktywa. Tak jak w przypadku gier mobilnych i niedawnego skandalu z Diablo Immortal, gdzie ma się wrażenie, że twórcy zatrudnili wręcz psychologów, którzy szukali wszystkich haków na ludzi z uzależnieniami, na ludzi z problemami właśnie z hazardem i tak dalej, i tak dalej. I ta gra była cała przetkana każdym możliwym dzwonkiem, który mógł ci triggerować twoje problemy z hazardem, z tym wszystkim. Mam wrażenie, że to samo... Witaj na rynku gier mobilnych. No tak, ale nawet na rynku gier mobilnych wydaje mi się, że Diablo Immortal było wyjątkowo perfidne, nawet jak na rynek gier mobilnych. Natomiast mam wrażenie, że podobnie dzieje się z tymi produkcjami przez dwa proste mechanizmy. Mechanizm pierwszy to jest to, co powiedziałem, fear of missing out. To jest ten motyw, w którym mamy ten MCU i ono się toczy. Ja już trochę roztoczyliśmy niezłym pomysłem, prawda, aktorami, których lubiliśmy i tak dalej. I w tym momencie ludzie dalej będą oglądać. Ja powiedziałem, że jak my obejrzeliśmy She-Hulk, bo także omawialiśmy na początku po odcinku, to stwierdziliśmy, nie będziemy co odcinku o tym gadać. I omówiliśmy cały sezon. Jest to jeden z najlepiej oglądanych materiałów na naszym kanale w porównaniu do na przykład omówień Andora, które za cholerę nie podchodzą pod to, nie? To jest dużo, dużo popularniejsze i to jest, cały czas mam wrażenie takie, ale słuchaj, chcesz od tego odpaść? Nie będziesz wiedział, co się dalej dzieje, jeżeli nie będziesz wiedział, o czym ludzie mówią. MCU cały czas jest tak popularne, nie pójdziesz na nowego Black Panthera? To co, nie będziesz wiedział, prawda? Przegapisz ten moment, przegapisz, tak dalej. To jest pierwszy z tych bodźców. A drugi to jest to, co my często nazywamy w przypadku popkultury, kiedy czytamy na przykład komiksy, które już nas irytują, ale tego Batmana, czy Spidermana i tak dalej, to się dalej czyta. Czyli ten syndrom sztokholmski, ale w kwestii popkultury, a nie wiesz, bo ona już cię tak porwała w tym momencie. I mam wrażenie, że to jest podobna rzecz z tymi produkcjami, gdzie twórcy zdają sobie sprawę, że masa widzów ma potrzebę skończenia tego. No tak jak czasami wydawane są kolekcje, gdzie pierwszy zeszyt kolekcji mistrzów czy coś tam za 10 zł, a kolejne już więcej, bo stawiasz ten pierwszy na półce i masz już takie, może postawię drugi, trzeci. Jak już postawiłeś 5, to już głupio, żeby kolekcja była niekompletna. I my mieliśmy też masę komentarzy swego czasu o tym, że jestem ciekawy w twoim, Filip, w przypadku The Walking Dead, czy ludzie ci pisali na przykład, obejrzałem to do końca, bo niezwykłym przerywać seriali na przykład, nie? I są ludzie, którzy nie jest tak, że przerywam, już wiesz, już nie znoszę, już gadam, że to jest najgorsze i tak dalej, ale masz takie poczucie, że trzeba skończyć, że po prostu lubimy to jako, mamy gdzieś w psychologii zakodowane taką potrzebę ukończenia czegoś, żeby to było kompletne, prawda? Że obejrzeliśmy 6 sezonów z 10, ale no oglądamy dalej, bo już jednak zainwestowaliśmy, to jest ten, jak to się nazywa, racjonalizacja kosztów trochę, to takie usprawiedliwienie, że już tyle zainwestowaliśmy czasu, że musimy inwestować dalej. Wydaje mi się, że to są dwie rzeczy, na których korporacje zdają sobie sprawę i bardzo je wykorzystują. No ale jest na to popyt, no kurczę. Jakby ludzie to łykają, wiesz. I tak operujemy teraz na serialach i filmach. Ja mogę rzucić teraz znacznie bardziej niż Marvel perfidną korporację, która znacznie bardziej sequelizuje Activision Blizzard, który wypuszcza rok do roku Call of Duty. I tam jest jeszcze mniej treści. FIFA. Jeszcze mniej. Oni jeszcze FIFA mniej zmian wprowadzają. No. Tam nawet nie ma reżyserów, tak jak w przypadku Marvela. Marvel więcej filmów robi, więcej produkcji, ale tam są jacyś reżyserzy, którzy jakąś wizję mają. Pojawia się taki Sam Raimi, pojawia się taki Taika Waititi, James Gunn, a tutaj po prostu taśmowo, jep, i to jest znacznie mniej nawet oryginalne i kreatywne niż Assassin's Creed. Ale chciałem trochę odwrócić waszą perspektywę, bo ja jestem winowajcą, który wrzucił tu korporacje i właśnie te aktywa i duże marki. Ale zobaczcie. Słyszycie, o Jezu, znowu reboot Batmana. Ale wychodzi The Batman. No to jest dobry film. Mhm. Myślicie, o Jezu, kolejny spin-off z tym Wolverine'em całym. Ale wychodzi Logan. Myślicie, o kolejny jakiś tam z X-Men, ale wychodzi serial Legion i uważajcie, bo teraz będzie najlepsze. O Jezu, kolejny Star Wars, niech przestaną już doić te krowy i wychodzi Andor.
Więc bałbym się sytuacji, w której nie mielibyśmy wyboru. I to jest przykład Call of Duty, gdzie nie ma w zasadzie konkurencji. Jest Battlefield, ale tam nie za bardzo jest jakakolwiek konkurencja. A tutaj w ramach marki Star Wars coś się dzieje, coś ciekawego jeszcze się dzieje, że ten cały Disney jeszcze potrafi coś stworzyć i ma wystarczająco oleju w głowie, ale to też jest inna gałąź rozrywki niż gry wideo, żeby wziąć dobrego reżysera, żeby dać mu szansę, żeby dać mu trochę więcej swobody twórczej. I nawet w tych popularnych rzeczach właśnie zdarzają się na tych samych aktywach oparte perełki. Gorzej, kiedy ktoś rzeczywiście robi na przykład takie, no nie wiem, nazwijmy to Snyderverse, które jest rzeczywiście takie moim zdaniem już podkręcone do maksa. Snyderverse w założeniu, no to my teraz zrobimy takiego Marvela tylko 3 razy szybciej. Ale to też jest ciekawy problem, zauważcie, no bo przywołujemy Andora, też absolutnie się z tym zgodzę, chociaż moje zdanie na temat Andora jest takie, że to jest znakomity serial science fiction, tylko przez brak mieczy świetlnych nie za bardzo rozpoznaję, że to są Star Warsy. To jest bardzo ważne wbrew pozorom, ale wrócę do tego. To jest ważne, natomiast zauważcie, że gdyby, nie wiem, Krzysztofowi wychodzącemu z seansu Zemsty Sithów ktoś powiedział, słuchaj, posłuchaj mnie bardzo uważnie, bo nie będę powtarzać, będzie taki serial i dowiesz się więcej na temat matactw politycznych na Coruscant i będzie więcej i tu będzie rebelia, to bym powiedział, ile mam zapłacić, kiedy robić przelew. Ja byłbym tak nahypowany, jak każdy fan Star Warsów byłby wtedy nahypowany, wszyscy by oglądali ten serial, cały internet by o tym kipiał, bardziej niż o Grze o Tron. A doszliśmy do tego poprzez właśnie zluzowanie tej krytyki poczynań korporacyjnych, że uniwersum, które kiedyś było jednym z największych, zostało rozwodnione, jest niczym w porównaniu z czymkolwiek. Teraz wychodzi Last of Us znakomite, który nie jest nawet w połowie taką marką jakby Gwiezdne Wojny, a ma takie wyniki oglądalności. Bo ludzie nie oglądają Andora nie dlatego, że o tym nie usłyszeli, tylko dlatego, że mają serdecznie dość już, jak wiele różnych produkcji było, które rozwodniły markę, które nie, absolutnie nie zrealizowały oczekiwań tak. fanowskich i co więcej realizowały także sprzeczne wizje artystyczne. Kompletnie sprzeczne. Więc tutaj jest trochę z jednej strony kontra, a z drugiej strony podtrzymuje punkt Filipa, bo tak, zobaczcie, super, jeżeli oddajemy artystom pełną swobodę, jest świetnie, ale to jest zawsze 50-50. Możemy dostać coś, co będzie wybitne i będzie Loganem, ale takiej produkcji jest niewiele, ale możemy też dostać coś, co będzie niezgodne z uniwersum, mimo że nawet reżyser będzie bardzo zdolny. I brakuje właśnie takiej osoby, która by to wszystko spajała. Tylko że to też nie powinno być tak, że będziemy mówić, o, Kevin Feige jest zbawcą, ojej, bo on już jest tak dawno tam. Nie, Kevin Feige świetnie nadzorował ten rozwój franczyzy wokół Kamieni Nieskończności, powiedzmy. Robimy teraz nowe fazy Marvela, przechodzimy zupełnie, komu innemu dajemy kontrolę kreatywną i niech to będzie nowa, spójna wizja, która też wniesie nowych odbiorców, bo ja z kolei jak gadam z 19-latkami, 18-latkami, też często ze studentami, to oni mówią, mi się nie chce oglądać tych wszystkich Marveli, to nie są moje filmy. Chcielibyśmy coś nowego, tak? I dla takich ludzi właśnie powinna być zupełnie nowa faza Marvela, z zupełnie nowym Jamesem Gunnem, zupełnie nowym Kevinem Feige i nowym roosterem postaci, w ramach których może tam się pojawić jakiś fanserwis, że pojawi się Iron Man, to będzie dla tych starych, którzy pamiętają jeszcze wcześniejszego Marvela. Znaczy, ja tutaj właśnie pociągnę ten temat z Andorem i o tym, co Filip powiedziałeś i odniosę się właśnie do tego, że właśnie tam nie ma mieczy świetlnych i tak dalej. Niestety, mam pewne wrażenie, że ta jakość Andora i wielu dzieł, które wymieniłeś, jest niestety bardzo powiązana z siłą aktywów lub innymi niestety czynnikami, o których zaraz powiem. Andor nie był żadnym aktywem. To była drugoplanowa postać z Rogue One, tak, filmu, który zarobił dużo pieniędzy, ale Andor nikogo. To tak mówiąc wprost. Jak ten serial wychodził, to nawet my z Radkiem patrzyliśmy na niego w dużej mierze na początku jak na serial właśnie o Agacie Harkness czy coś takiego. I z czasem zwiastuny wyglądały fajnie, zaczęło nam jakoś to mówić. Ale w pewnym momencie mieliśmy takie podejście zmęczeni kolejnym, to chyba Obi-Wanem właśnie czy czymś takim, który jest aktywem, właśnie Obi-Wan był aktywem. To jest to, co trzeba było zrobić, wiesz, wcisnąć w to jak najwięcej, bo tutaj mamy markę.
i czy Mandalorianem, którego drugi sezon to były tylko te lunchpady takie. Ty dostajesz serial, teraz musimy zrobić tu odcinek, w którym przedstawimy postać, patrz, Ahsoka, kojarzycie, ona dostaje swój serial, więc w tym odcinku musi się pojawić. Hej, 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 widzicie tutaj Cara Dune, ona zaraz wyleci do swojego serialu. Tym był drugi sezon Mandalorian. Ona zaraz wyleci z serialu. A potem wyleciała kompletnie, ale to z czego? Ale tym był drugi sezon Mandaloriana de facto. Boba Fett, to samo, masz trzy odcinki, w których on coś, próbujemy skupić się na Boba Fecie, a potem... A, to chyba nikogo nie obejdzie. Dobra, Luke Skywalker i Ahsoka, bo ona tutaj się przywita i poleci do swojego serialu, nie? I po tym, w tym wszystkim, gdzie oni naprawdę doili to tak, jak tą krowę z kręgosłupem, patrzę na tego Andora i po prostu i mieliśmy takie, może to będzie dobre, bo to nikogo nie obchodzi. Więc nie będzie tego ciśnienia takiego, że to są te ich najważniejsze aktywa, więc trzeba wszystko połączyć, powiązać, powiesz, po tego. I wyszedł fantastyczny Andor. No, wymieniłeś na przykład Logana, który miał być ostatnim filmem Hugh Jackmana, de facto ostatnim filmem Patricka Stewarta w tym momencie, to na pewno miało wpływ, niż gdyby wiedzieli, że jeszcze 10 innych filmów po drodze z nim, wiesz, z nim ma nastąpić. W tym wszystkim ten Batman... No i był to... ostatni przez 6 lat, no. No, wiadomo, nie? W tym wszystkim to jedynie ten Batman to jest taki faktycznie, to jest coś takiego... Mam wrażenie, że po prostu to by wynikło z tego, że już było tyle Batmanów obok i w sumie i tak miał być ten Batman Afflecka gdzieś jeszcze obok i tak dalej, że można było pomyśleć, dobra, to możemy zrobić jeszcze jednego Batmana gdzieś na boku, gdzieś przy okazji tego wszystkiego. No szczerze, ale Michael Keaton, a mnie się japa cieszy, a to też aktywo. Tak, ale wydaje mi się szczerze, że gdyby to był jedyny Batman studia w tym momencie, bez myślenia o 50 innych uniwersach i wszystkim innym, nie dostałbyś takiego Batmana, jakiego dostałeś. Wydaje mi się, że to by się nie stało. Bo tak, właśnie też... te marki, jeszcze tylko skończę, są właśnie zwykle wychodzą... Prey. Kapitalny Predator po różnych filmach o Predatorze. Na boczku, na Hulu, za znacznie mniejsze pieniądze, gdzieś tam. A dlaczego? Bo z kolei te aktywy były już tak zajechane, przeterminował się już ten termin ważności właśnie, o którym mówicie, już tak bardzo, że już tylko to dało się zrobić i w sumie whatever. Więc niestety w tych pozytywnych elementach tego wszystkiego mam wrażenie, że niestety one wynikają często głównie z tego, że studio po prostu... już tak bardzo nie zależy i mogą sobie pozwolić na ryzyko, ale nigdy nie pozwoliby sobie na takie ryzyko z cholernym Obi-Wanem. Tak, ale też popatrzmy, jak te filmy, o których tutaj mówiliśmy, powstawały, bo na przykład Batman, on był przez długi czas w cieniu tego, co się dzieje z tym głównym światem DC, nie? I to, że Affleck ma wracać, że tutaj ma być ta wersja Snydera, nie? Że ona powstaje i ona ma być tak rozbudowana i po tym ma być to Nightmare i ma dostać swój kolejny film i że o może Snyder wróci, będzie tutaj głównym tym dowodzącym, nie? I tam Matt Reeves zrobił sobie tego Batmana na boku i to było jego największym plusem tego filmu, że mu nikt wtedy nie przeszkadzał, bo ta większa wojenka, ta fanowska i oparta tutaj na tych wielkich problemach studyjnych, które się tam rozgrywały, miała miejsce na poziomie tego Justice League, tego Batfleka i tych wszystkich rzeczy, nie? I ten Matt Reeves zrobił sobie ten film, zrobił świetny film, nie? Troszkę też tak było z Jokerem, o którym się mówiło, wiesz, w tym świecie fanowskim więcej, no bo pojawiały się te zdjęcia, gdzie tam był Phoenix w tym make-upie i to robiło wrażenie, ale ten film też dopiero miał ten wybuch popularności w momencie, gdy zaczął dostawać nagrody, gdy pojawił się w Cannes, gdy było o nim głośno przez to, że no ten poziom jego widać było, że on był zupełnie inaczej odbierany niż te normalne blockbustery, nie? To był film no, na innym poziomie. I dokładnie tak samo było z tym Batmanem, nie? Że on sobie gdzieś tam na boku powstawał, ale głośno było w tym świecie właśnie fanów tej wersji Batmana z Benem Affleckiem, nie? I to też jest właśnie ta sytuacja, gdy ten świat miał być rozwijany, nie? To miał być. I teraz zresztą widzimy, jak to dalej się rozgrywa, nie? Wiemy, że Matt Reeves ma tam robić swojego następnego Batmana. Nie mówi się prawie nic o tym, i tu też miała być ta oczywiście spin-offoza już, bo pojawić miał się serial o... Cały czas ma się pojawić serial o Pingwinie, nie? O którym teraz też się nie mówi, bo cały czas główną narracją jest, co się dzieje teraz w Warner Bros., nie? Jak wszedł James Gunn i kto teraz tam będzie Batmanem, bo ten Batman... Bo to jest ważny Batman, tak. Tak, to jest ten... Tak, to jest ten nieważny, to jest ciekawa tak, uwaga. Tak. No. My kochamy ten film, ale widzicie, jak o tym teraz się mówi, nie? Kto będzie nowym Batmanem? Nie mówi się, że Pattinson dokładnie będzie w tym świecie, nie? Nie. Kto będzie, jak będzie nowy Superman, to musi być oczywiście nowy Batman, ten główny Batman, ten nasz Batman, ten Batman podstawowy Batman. Narracji, nie? Nie ten Batman, który zdobywa nagrody, nie ten Batman,
super dla tych ludzi, którzy lubią takie filmy, te bardziej artystyczne. My chcemy tego naszego Batmana, nie? I to jest, i te filmy na tym zyskują, i te projekty, Andor, właśnie Batman, że są gdzieś tam jednak z boku, nie? Bo ta główna narracja, ona jest, ona ma ten największy głos, nie? Zresztą wiemy, jak to wykorzystali też fani Snyderverse, no fani, psychofani Snyderverse, nie? Kurczę, znaczy pierwsza rzecz, którą chyba jest najważniejsza, którą chciałem powiedzieć, to, że Krzysztof jest prawdopodobnie jedyną osobą w galaktyce, która Coruscant czyta z francuska. Coruscant? Ja po prostu... Nawet raz, ja widziałem do poradku po prostu. Ja widziałem do poradku, że ktoś tu pojechał Toussaint ciężkim, co mnie bardzo cieszy. Nie zauważyłem tego. Ja mówię, najpiękniejsze francuskie miasto w kosmosie. Coruscant. Piękne jest. Wszyscy chodzą we flabankach. Wino, prawda? I tam Lando Calrissian. Przepraszam. Ale kurczę, właśnie to co... I Gilles Palpatine. Czyli Cassian Ando. Marc Hamill. Dobra, wystarczy. Koniec. Lucas. Dobra. Chciałem powiedzieć, że idealnie uderzył w główkę gwoździa, tak to się mówi? Nie, źle. Nie dziecka w każdym razie. Nie, w każdym razie nie dziecka, tak. Chciałem powiedzieć, że Radek trafił w sedno. To może to jest lepsze. Bo mnie nie przeszkadza, kiedy korporacja robi rzeczy, które są... W ogóle terminologii zarządzania się mówi, że są produkty, które są typu dojna krowa, są produkty typu gwiazda, są produkty na przykład typu znak zapytania. Nie wiadomo, czy to zwróci inwestycje. Dojna krowa to jest The Walking Dead. Można dojść i wiemy, że to będzie przynosiło przychody, zyski, ale ja na przykład chcę, żeby AMC reinwestowało to w inne fajne produkcje, które są dla innych. Tak jak właśnie... Dla nich jest Mandalorian, a dla tu chłopaków z napisów końcowych niech będzie Andor. I to jest, dla mnie to jest okej. Wiecie dlaczego? Bo my nawet robimy to jako YouTuberzy. Zdarza nam się robić odcinek, ten odcinek jest bardziej dla nich. Pogadamy o tym Marvelu i pogadamy o tym DC, ale wiecie co, potem pogadamy o adaptacjach i o tym, dlaczego praca krytyka jest jednak ważna i zasługuje na uznanie. I wydaje mi się, że tak długo jak korporacje tak do tego podchodzą, to jest okej, ale na przykład właśnie taki podany przykład Activision Blizzard nie ma tej równowagi. W sensie oni przeznaczają te pieniądze na jeszcze większe pakiety, exit packages dla odchodzących tam CEOs za to, że ukrywali afery mobbingowe i molestowania seksualne. Wszystko Bobby Kotick bierze, ja czytam CEO, to jest tylko jeden Bóg w tej galaktyce. Dokładnie, więc powiedziałbym, że czasem przydają się takie dojne krowy i posłużę się tym przykładem The Walking Dead. Przyznaję, póki nie zrobiłem tego odcinka, nie wiedziałem, ilu jest fanów The Walking Dead w Polsce. W sensie, wiedziałem, że to jest popularne, nie wiedziałem, że tak popularne. Są ludzie, którzy piszą pod tym moim streszczeniem, że chłopie, ile ty rzeczy pominąłeś, nie podoba mi się ten odcinek. Ja oglądałem już tyle razy i to jest to, czego nie uwzględniłeś. Jakby, okej, spoko, nie zamierzam się kłócić, ale wciąż wierzę, że fajna będzie ta seria z Rickiem i Michonne. Mamy tylko 8 odcinków. Ja chcę... Okej, może jestem jak Fox Mulder z Archiwum X i mówię I want to believe. Ja chcę wierzyć. I ja wierzę, że może ten Daryl Dixon będzie niezły, bo to one są pomyślane jako takie na razie miniseriale, więc to jest taki przykład obrazowy, oczywiście życzeniowy, ale występuje też w innych sytuacjach, gdzie tak, doimy, ale może dzięki temu jesteśmy w stanie inwestować coś fajnego i DC to robi, i Marvel to robi, i jak widzimy chociażby po Andorze Star Wars i Disney i Lucasfilms także to robi. Ja tylko dodam, że ja tak miałem w listopadzie, gadałem z Oscarem i mówię, ej, ten Lodowy Krwi może być dobry, będzie miał tylko 4 odcinki. Potem mnie Radek tak zmuszał. To było takie, ja obejrzałem pierwszy odcinek, Radek, ja już nie dam rady. Ja byłem jak ten typ, który, wiecie, podnosi tą sztangę i wszyscy na siłowni mówią, chłopie, jeszcze wyciśniesz jeszcze jeden. Ja mówię, ja już nie dam rady, ja już nie mogę. On mówi, no dobra, obejrzałem 2, ja już mam jakąś opinię o tym serialu, powiem, czemu go nie skończyłem. Kończ go, Radek, kończ go. Ja mówię, on ma zakończenie i jest dziwniejsze niż się spodziewasz. I było, nie? Ale ja sobie tak myślałem, że ale to będzie skondensowana fajność, nie? Tak wszystko, wszystkim, wiesz, udowodnią, że to będzie dobry projekt. I to było jakieś uderzenie plackiem krowim w twarz. O Wiedźmina chcę zapytać i ogólnie właśnie fantastykę, którą Krzysztof poruszył, ale jeszcze jak jesteśmy chwilę przy tych Star Warsach i MCU, wiecie co jest zabawne? Według mnie dwa najlepsze projekty tej fazy to jest Werewolf by Night i Guardians of the Galaxy Christmas Special. To są dwie tanie rzeczy na Disney+, które, no znowu,
Większość ludzi nawet nie wie, myślę, że tych, wiecie, typowych MCU moviegoers nawet nie wie, że coś takiego jak Werewolf by Krzysztof Night jest istnieje. Zaskoczony, że jest coś takiego jak Werewolf by Night. Pierwszego nie znam. Christmas Special słyszałem, a o pierwszym w ogóle nie usłyszałem nawet. No właśnie, to, bo to nie miało żadnej promocji czy coś takiego. No. To jest naprawdę fajne. To jest naprawdę fajnie zrobione no z całym podejściem. I cały trik polega na tym, że no to jest gdzieś na boku. To jest tanie, to są te, wiesz, speciale, to trwa tam 40 minut czy coś w tym rodzaju. I dali kompozytorowi nakręcić Rzeczyniemu, tak? Dali nakręcić film z miłości do lat 40., nie? Do potworów z lat 40. Próbuję sobie przypomnieć, niestety, takie projekty, które były jednak w tym mainstreamie, które faktycznie wyszły jako część tego dużego elementu, które faktycznie były dobre, wiecie, nie ten jeden projekt, którym, nie wiem, jak Tom Cruise, który chciał tego Top Guna zrobić, który też wydawało się, że nikogo. I jak były te trailery, ja sam zastanawiałem się, kto na to pójdzie, a potem rypnął, ile kasy rypnął, ale to był fantastyczny film. Natomiast cały czas próbuję sobie przypomnieć, szczerze mówiąc, w czwartej fazie jedyny taki serial, który faktycznie mógłbym podpiąć pod dojarkę, to byłby Loki, który mi się autentycznie podobał. Uważam, że był absolutnie najlepszym z tych wszystkich seriali. Tak, Lokiego z przyjemnością też oglądałem. A to byłby chyba taki jeden, gdzie myślisz, wiesz, mamy jeszcze Hiddlestona, który już 3 razy umarł, ale trzeba jeszcze pociągnąć, jeszcze coś wydoić. To jest jedyny, który mi przychodzi do głowy z tych projektów, który autentycznie uważam, że jest najlepszym serialem z tej całej zbieraniny i podejdzie pod faktycznie takie jeszcze z tego Hiddlestona, jeszcze wykręćmy, ile się da. Bo poza tym to naprawdę mam problem z przypomnieniem sobie, ale nawet ja słyszałem takie opinie o sezonie Boby Fetta. Dobrze, że były te odcinki z Luke'iem i Mando. Ktoś napisał u nas dosłownie gość, bo mnie to serial o Boba Fecie może by nigdy go nie sprawdził, by mnie nie obchodził, ale jak usłyszałem, że pojawia się w nim Luke Skywalker i Mandalorian, to musiałem go sprawdzić. Ja myślę, oh, you sweet summer child. To jest dosłownie ten moment, w którym fear of missing out. Ej, przegapisz pojawienie się Luke'a Skywalkera i wiesz, chociaż na chwilę, naprawdę chcesz. No co ty, Luka zawiedziesz? Tak, więc tak, nie wiem, czy wam przychodzą do głowy jakieś inne projekty poza właśnie Lokim, gdzie to jest element tego dojenia, ale, bo wiecie, to nie jest koniec, to będzie dalej, to będzie wcześniej, to nie był serial, który nikogo, bo mamy chodnego Hiddlestona, ale miały naprawdę wysoką jakość. Ale wiesz, to jest model przetestowany już wiele lat temu, stworzony między innymi przez McDonalda, który dorzuca zabawkę do Happy Meala. Tak, to jest bardzo niezdrowe jedzenie, ale dostaniesz zabawkę, dlatego rodzice kupią dziecku. Tak, tak. Ale ja chcę coś powiedzieć. A z drugiej strony macie też coś takiego jak Joker, nie? I jest, twórcy mówią, nie, to nie jest część uniwersum. Wszystkie komunikaty marketingowe były opatrzone caveatem. To nie jest część uniwersum, to nie jest część sequel. No i, sequel przy takich pieniądzach, prawda? Musiał powstać. Tak, sequel, ale to jest nieuniknione. Jak fani się pojawili od razu, oj, to kiedy się tam pojawi Batfleck, nie? Razem z tym Jokerem, nie? My nie chcemy z tamtym Jokerem. Pytanie, albo tak. Kiedy Pattinson będzie miał wspólny film z tym Jokerem? Musi mieć przecież, bo jak to inaczej? Przecież te filmy nie są częścią tego głównego uniwersum, one są na to może będą częścią swojego uniwersum. Muszą być połączone, bo jak coś może być niepołączone w tych czasach, nie? Wszystko powinno się jakoś łączyć, jeśli wychodzi z jednej marki, nie? Tak właśnie jak tutaj marka Batmana, nie? Tutaj chcę zaznaczyć, skoro już idziemy do seriali, to będę chciał zapytać o The Walking Dead, ale najpierw chcę jeszcze zapytać o pewien, wiecie, istniało coś takiego, co się nazywało The Arrowverse, które już chyba, nie wiem, czy ten Flash się skończył, czy teraz ma ostatni jeszcze sezon. Jeszcze ma ostatni sezon, chyba 9 albo 10. Okay, tak? Tak, 10 chyba sezon jest. Okay, to jest The Walking Dead dopiero. Tak, to było dojone jak się da, ale właśnie a propos tego uniwersum, multiversum i tak dalej. Mieliśmy z Radkiem taki moment, kiedy już obaj odpadliśmy na spokojnie z tych wszystkich seriali, jakie wyszły. Niektórych nawet nie ruszyłem, nigdy nie sprawdziłem. Ale oni co roku robili taki crossover, gdzie te wszystkie seriale się spotykały razem. I trzeba przyznać, że przez jakiś czas on był kompletnie głupim fan. Naprawdę był sporym fan. Jak tam byli, pojawiła Kevin Conroy się... pojawił się jako Batman, który podkładał głos, świętej pamięci Kevin Conroy. Był moment, gdzie tam nagle trafili, jedno uniwersum to było, gdzie wszyscy byli złymi nazistami i przyjechali i atakowali. No, w przeciwieństwie do tych dobrych nazistów, których mam. Do tych dobrych nazistów. Więc generalnie mieliśmy fan, ale potem właśnie wyszedł ten, o którym wspomniałeś niestety. Ten z Kevinem Conroyem,
które było właśnie Multiversus. I oni chcieli pokazać, że w DC, to jasne, mogą być różne uniwersy, ale pamiętajcie, to wszystko jest jedne. Multiversum. I starali się zatrudnić tam każdego, kogo tylko mogli. I mój ulubiony moment to jest, kiedy wypowiadał się na to Michael Rosenbaum. Tak, tak. Lex Luthor ze Smallville. Czyli gość, który w Smallville swego czasu grał Lexa Luthora. Fantastyczny Lex Luthor przy okazji. On powiedział, że telefon do niego w kwestii tej roli by miał: słuchaj, pieniądze niewielkie, nie mamy żadnego scenariusza, ale potrzebujemy, żebyś się pojawił. Generalnie, i on powiedział: nie. jego dobry przyjaciel, i z którym zresztą do dziś mają wspólny już jakiś tam nowy podcast, który był grał Supermana z kolei. No, polecam bardzo podcast Rosenbauma, bo jest fantastyczny. Oni w ogóle założyli też jakiś wspólny teraz, ale Tom Welling skorzystał z tego i pojawia się w tym spin-offie, znaczy w tym crossoverze. I cały ten crossover polegał dosłownie na tym. Ściągnięto kogo tylko się dało, ze wszystkich możliwych projektów, nawet pojawił się, dzisiaj nie wiem, czy to służy im dobrze, czyli Ezra Miller w tym momencie jako Flash, żeby pokazać, to też jest te kinowe, to też jest multiversum, nie? I to był ten moment, kiedy ja tak usiadłem i miałem takie totalne już przesilenie. To było coś takiego, gdzie już wyszliśmy dalej, już nawet nikt nie udawał, bo nie znoszę No Way Home, ale oni udają, oni tam próbują jakąś fabułę zrobić, że coś tam się wokół tego kręci, nie? Tu nikt już nawet nie udawał, tu chodziło tylko o to, żebyśmy ściągnęli każdego, kogo się tylko da, i ścisnęli to jeszcze jak poszło. To było nieoglądalne. Tak, działały te segmenty, gdy widać było, że aktorzy lubili swoje role i próbują coś jeszcze do nich dodać, coś wyciągnąć. Tak właśnie było z tym segmentem Wellinga, który nie pasuje do reszty serialu zupełnie, ale fajnie domyka to, co było w Smallville, bo chciał to Welling zrobić porządnie, nie? Tak samo było właśnie z tym fragmentem z Conroyem, który w końcu mógł zagrać Batmana, dał z siebie wszystko, nie pasowało to zbytnio do reszty serialu, nie było tutaj żadnej historii, ale znowu dał z siebie wszystko, nie? I tak samo Brandon Routh, ktoś zagrał w Superman Returns. Supermana znowu zagrał od Superman Returns. Wszystko Supermana, która była najgorszą adaptacją Donnera, jaką sobie można wyobrazić, bo nie zrozumiała, Singer zupełnie nie zrozumiał, co działało u Donnera i próbował zrobić zwykłą kalkę, nie dodając nic od siebie, i to nie wyszło. Ale tutaj widać, że Routh kochał grać Supermana i chciał dodać coś od siebie. I ta wersja Supermana jest super, nie ma nic do roboty w tym serialu za bardzo, nie? Bo był tylko po to, żeby się pokazać. No i to tak działa, ale wiesz co? Tutaj jeszcze odbiję troszkę w bok, jak wcześniej mówiliśmy o tych rzeczach i o tych fanach, którzy boją się, żeby nie być poza obiegiem i chcą wiedzieć wszystko, co jest nowe, to mamy też problem fanów, którzy zainwestowali już kupę czasu w jakieś uniwersum, w jakiś świat, lata, i nie mogą sobie pozwolić, żeby teraz od tego odpaść, nie interesować się tym, bo co my zrobiliśmy z tym czasem, który zainwestowaliśmy w to, nie? On był ważny, to był nasz czas, mieliśmy przyjemność i pamiętamy, mamy, wiesz, wspomnienie przyjemności, którą nam dawało to uniwersum. Teraz już może tego nie być, oglądamy to i chodzimy do tego kina, żeby tylko iść i tylko... Bo inaczej zmarnowałem czas. Było. Tak, inaczej zmarnowałem czas, nie? Tak, to działa jeszcze mocniej w grach, nie? Gdy gramy w jakąś grę przez lata, zdobywamy tam itemy różne, poziomy, żyjemy tym i nie możemy z tego uciec już, nie? Bo to jest nasz świat, w którym zainwestowaliśmy czas. Tak jak w życiu inwestujemy czas, nie? W stosunki jakieś rodzinne, w kontakty z bliskimi, nie? Z partnerami, nie? To jest wszystko czas, który on tutaj nas rzeczywiście buduje, nie? I tamten też nas powinien budować, ale ten wirtualny szybciej robi się toksyczny, nie? I tak działają te seriale, szczególnie, że wtedy już twórcy wiedzą, że mają tą bazę, na której mogą pracować i mają ludzi, którzy nie uciekną nigdy od tego, nie? Zawsze tutaj będą i poza pewien poziom nie spadniemy. I wiemy, że w tym momencie wszyscy ci możnowładcy, którzy rządzą MCU i Disneyem, oni wiedzą, że poniżej jakiegoś poziomu nie spadną. Nawet jak wypuszczą jakąś produkcję, która jest nieoglądalna, to i tak znajdą się ludzie, którzy powiedzą: ej, to jest fajne, bo przecież to jest część tej rzeczy, którą kocham, tego uniwersum, nie? I wiedzą, że ta baza fanów nie spadnie poniżej pewnego poziomu i dalej będą mogli na niej pracować, nie? Oni w tym momencie nie muszą się za bardzo starać i my to widzimy, nie? Jeśli się tym interesujemy troszkę w inny sposób i bardziej analitycznie do tego podchodzimy, nie? To widzimy: ej, to się przecież rozrywa w szwach, nie? To już nie działa, nie? Ale mamy tych ludzi, którzy powiedzą: nie, ej, to She-Hulk dała mi radość jakąś, nie? Coś tam się działo w tym serialu i była bohaterka, która jest super bohaterką i robi rzeczy, nie? A tam niestety, no, wiemy, jaki był poziom tego. Ale zauważcie, w jaki sposób wy tak za sprawą siły grawitacji takich molochów jak Disney, jak Marvel, jak DC, Warner Bros. Ciążycie ciągle w tę stronę
właśnie takich adaptacji komiksowych czy superbohaterskich. A spójrzcie na przykład na to, ile sequeli, nie wiem, miał taki Jason albo Halloween. Ile sequeli miała Piła. To też jest sequeloza, a wcale nie mamy tam żadnego multiversum. Ale to ma znacznie mniejszą bazę fanów. To jest bardzo dedykowana baza fanów, ale jednak znacznie mniejsza baza fanów. Ale czy to nie jest sequeloza? Ja na to patrzę trochę inaczej, dlatego że większość tych filmów jest... Piła jednak doszła do tego punktu, gdzie przeskoczyli rekina 10 razy i potem zaczęli robić ten spiral i tak dalej. Ale jeśli chodzi o na przykład, wiesz, Jasona czy tego typu rzeczy, zwróć uwagę, że bardzo wielu twórców, ponieważ za tym idą mniejsze budżety, to często jednak wiesz, że tam pójdzie większa swoboda. To albo może być kompletny, wiesz, over the top, kompletny slasher z takim przerysowaniem, albo ktoś ma na przykład kompletnie ciekawy pomysł na nowe martwe zło, czy coś w tym rodzaju, które kompletnie odbiega. Ja na to trochę patrzę inaczej, właśnie dlatego, że idą za tym znacznie mniejsze pieniądze. No plus nie są to światy, myślę, nie? Tak. To znaczy tam rzeczywiście możemy powiedzieć, że to jest IP jakaś, prawda? Że jest marka, że może nawet franczyza, ale nie jest to jednak taki świat w sensie pojemnik na asety, pojemnik na postaci, na znane obiekty, z inne znane chyba, światy. Chyba, że połączysz Jasona z Mikeem Myersem, tak? I zrobisz crossover. Tak, ale jednak tak ciężko, jest. Tak jak Krzysztof mówi, to spin-offować by już było, nie? Już nie bardzo jesteś w stanie odciągnąć, patrząc na to, że Jason zwykle zabija wszystkich poza Final Girl na przykład. Zgadza się, że to nie jest portfel marek. Tak. I tam też tam było łatwiej na przykład, że mieliśmy, nie wiem, trzecią część Halloween, gdzie w ogóle nie było Jason, nie było Michaela Myersa, nie? To było po prostu Halloween była część. Albo mieliśmy czwartą część piątku 13, gdzie nie było Jasona, bo się pojawił ktoś, kto udaje Jasona, nie? Tam cały czas były jakieś zmiany, cały czas były próby rebootowania tego, nie? I pokazania czegoś nowego poprzez fascynacje, które były w tym czasie kulturowe, nie? Na przykład mieliśmy Jason zdobywa Manhattan, nie? Bo nagle, ej, mamy tego Jasona, tutaj nie ma żadnej fabuły, wrzućmy go do Nowego Jorku, nie chodzi po ulicach i tam morduje tych karateków na dachach, nie? Trochę jak Simple Play, no, mniejszy budżet i mniejsze inne opcje. To nie jest też tak, że to się zaczęło wszystko na taką skalę przynajmniej, jeżeli chodzi o oczekiwania fanowskie, w momencie, gdy wszyscy praktycznie jednym głosem mówili, o Boże, żeby Marvel wreszcie dogadał się z Sony, żebyśmy mieli swojego Spidermana w MCU. Przecież to była narracja, którą się wszyscy podpisywali praktycznie. Tak. Nikt nie mówił, o nie, słuchajcie, może to jest zły pomysł. Wszyscy tego chcieli. I nagle odwróciło się wszystko o 180 stopni. Znaczy zrozumieliśmy, że to może nie jest najwłaściwsza droga. Ale równocześnie studia tego nie zrozumiały jeszcze. Bo studia zawsze będą te, nie wiem, kilkanaście lat za fanami i za konsumentami. Podejrzewam też dlatego, że to autentycznie nie są ludzie, którzy by konsumowali ten content w sposób stały. I to bardzo wychodzi. Kathleen Kennedy, odpowiedzialna za rozwój Uniwersum Gwiezdnych Wojen, jest tak odklejona od fandomu. Już się jej nie będzie. Już. Tak mówią, ale to jest niesamowite. Już były konkretne wycieki o dużych Severance Package, o których mówił wcześniej Krzysztof. Oczywiście tylko Filip, o których mówił wcześniej, że na odchodne dostaje bardzo konkretny pakiecik i dziękuję, do widzenia. Już nie będzie. Myślę, że to nie jest jeden taki przypadek, tak? Że ludzie po prostu nie konsumują treści. Wiecie też te przecieki, które szły z planu Wiedźmina, dotyczące tego, że scenarzystom się nie podobały. Nieważne, czy to jest prawda, czy nie. Ważne jest, jak fani to szybko kupili. To znaczy, że wszyscy byli przekonani na tyle, że producenci i ludzie kreatywni odpowiedzialni za rozwój tych marek mają kompletnie w dupie to, co doprowadziło do tego, że fani się tymi markami w pierwszej kolejności zainteresowali i na przykład, że robili fanowskie tłumaczenia Wiedźmina na język angielski, zanim to w ogóle zostało przejęte przez Golanch, czy jedno z większych wydawnictw, po tym jak Wiedźmin zdobył taką furorę na całym świecie growy, bo taka była kolejność, o czym się zapomina. To fani bardzo często odpowiadali za to, że w ogóle te uniwersa komiksowe żyły, prawda? No i też trudno się dziwić fanom, że denerwują się, jak widzą w takim korporosie czy białym kołnierzyku, to źle, teraz powinienem się zasłonić, że widzą człowieka, który właśnie jest takim fałszywym fanem trochę, że on tylko mówi, że zna to uniwersum, a tak naprawdę nie ma żadnych kompetencji, żeby zarządzać tą marką i wtedy wjeżdża nam chociażby taki, o Jezus, teraz mi wyszły z głowy te nazwiska osób odpowiedzialnych za Mandalorianina ze Star Warsów. John Favreau? Dziękuję. I Dave Filoni, tak, że wjeżdżają na białych koniach, to są fani. A z drugiej strony właśnie i John Favreau, i Dave Filoni ulegają temu trochę. I robią ten fanserwis, prawda? Tak. I nie ma w ten sposób dobrego rozwiązania. Tak, to właśnie ja z kolei jak patrzę na właśnie Mandalorian sezon drugi i widzę, że wszystkie odcinki napisał John Favreau. Trzeci, przepraszam. Favreau i a niektóre razem z Dave'em Filonim i nikt więcej. To ja mam takie, to wiem, że to Andor nie będzie, o tak powiem kolejny, nie? Mm-hmm. Ale Radek jeszcze zahaczyłeś się o jedną rzecz i w sumie
mogę o to ciebie, Krzysztof, zapytać, bo wiem, że masz na pewno masę historii o tym, jak ktoś mówi o uzależnieniu od gier komputerowych. Powiedziałeś właśnie o tych grach, nie? Ja na przykład mam znajomego jednego, grałem lata w World of Warcraft i był moment, kiedy Blizzard spadł z rowerka, mówiąc lekko, nie? Wszystkie oskarżenia o molestowanie i tak dalej, ale sam World of Warcraft również był w fatalnym miejscu. Ta gra, no ostatnio tak Shadowlands wytracił im 90% widowni, właśnie dlatego, że cała gra polegała na tym, że jak to niektórzy mówili, wracałem z pracy i ciągle czułem się, że znowu idę do pracy, nie? Jak grałeś w Shadowlands. Ale jednocześnie 10% z tego, co było, to dalej kolosalna baza graczy, która pozostała. I mam znajomego, który mi powiedział wprost, że on lubi World of Warcraft, bo to, co tam zdobył, już tam ma. To jest dokładnie takie podejście, w którym było, jak Radek powiedziałeś, zainwestowało się tyle czasu, te wszystkie, wiesz, rzeczy, achievementy i inne rzeczy, że ciężko od tego odejść. I właśnie zastanawiam się, na ile przy grach, przy których, to wcześniej Filip mówiłeś o Activision Blizzard i wszystkich ich rzeczach i tych wałkach wszystkich, Call of Duty. I moje pytanie jest właśnie, skoro wszyscy jakoś tam mniej lub bardziej przy grach też siedzimy, dużo mniej, to na ile widzicie te mechanizmy, bo one wydaje mi się też się przekładają wbrew pozorom na w mniejszym stopniu, w grach jest większe zaangażowanie, ale wydaje mi się, że to zawsze będzie się sprowadzało do tego, po pierwsze, czy kwestia jest uzależnieniem od gry, czy od gier, bo wydaje mi się, że od gier to jest bardzo abstrakcyjne pojęcie, od gry mniej abstrakcyjne pojęcie, a w kolejnym stopniu, jak twórca tej gry, czy w tym wypadku marek filmowych, zdaje sobie z tego sprawę i dokręca śrubę, żeby tą bazę swoją jak najbardziej jeszcze zatrzymać, żeby oni tylko nie odeszli. Jeszcze no, mogę ci dać konkretny przykład teraz, bo zobowiązałem się społeczności, że zagram w te gry, które wybiorą na streamie wośpowym, to będzie pod koniec stycznia, no i wśród gier, które zwyciężyły, był Genshin Impact, którego sobie pogrywam od dłuższego czasu, żeby sobie wyrobić opinię na temat tego, jaka jest, co właśnie uzależnia. Bo na pewno nie uzależnia gra, od razu mówię, bo to nie jest prawda, psychologowie robią dobrą robotę, a z drugiej strony krecią robotę, ponieważ powinni wpierw pójść do książek, douczyć się, na czego się składa gra, jak działa i że są mechaniki. I Genshin jest świetnym tego przykładem. To jest gra open worldowa, w której można, nie wydawszy jednej złotówki, cieszyć się, no i oczywiście popracować sobie, bo to też jest gra zrobiona według takiego mechanizmu. Swoją drogą winne temu są Chiny, ponieważ tam są narzucone limity na czas gry, więc można też określoną tylko liczbę rzeczy zrobić w ciągu jednego dnia, ale zapłacisz, to można więcej. Na przykład. Ale równocześnie ten moduł, gdzie płacisz i dostajesz atrakcyjne waifu, za które tam wishujesz i płacisz, on jest zupełnie osobno. Tylko, że ten moduł, który jest zupełnie osobny, jest częścią gry, ale równocześnie wygląda dokładnie tak samo jak dowolna slot machine w kasynie. I to jest ten, tak, to jest ten precyzyjny problem. To samo robi lootboxy. To jest osobny moduł, osobna mechanika, która jest zintegrowana z rozgrywką, ale nie musi być jej integralną częścią w żadnym wypadku. I mechanizmy uzależniające zaczynają się właśnie tutaj. I to są mechanizmy, które podsycają nasze FOMO i tak dalej, sprawiają, że chcemy jeszcze, chcemy więcej. A nie dlatego, że fabuła nas zainteresowała, albo że tak dużo ludzi miało w starych wersjach WoWa. Były takie badania robione z Clive'a Hawkinga kiedyś. Gość zebrał graczy WoWa i spytał, czemu w to gracie? Najprostsze pytanie. Lubię wracać do tego świata. To była jedna z najczęściej powtarzających się odpowiedzi. Zupełnie inaczej niż to, co ty przywołałeś, tak? Że nie no, ja tutaj mam, już zainwestowałem wystarczająco, to muszę teraz. Dawny WoW, tak? I to samo jest teraz w Genshinie. Ja to poczułem, że ja wydałem, nie znam też fizycznie pieniędzy, w tej grze tyle i zainwestowałem mojego czasu tyle i kognitywnie się zainwestowałem tak bardzo, że szkoda mi przestać grać. I szkoda mi będzie nawet wtedy, kiedy wyczerpię content. A ja jednak przez to, że lubię content narracyjny, to mam tak, że jak wyczerpię go, to po prostu przestaję grać w Genshina, ale dużo ludzi nie przestaje. I tu jest ten kłopot właśnie. Myślę, że to zaangażowanie fanowskie, bo do tego zmierzałeś z tym uzależnieniem, to trochę o to chodzi, tak? To znaczy,
ktoś już ma takie poczucie, że jak już jest tak daleko w tej spirali, to po co się ma z tego wyplątywać, bo teraz będzie musiał, nie wiem, poznawać chociażby nowe uniwersum od podstaw. I ojej, i teraz ja muszę całą tę kubkę wstydu, ludzie bardzo często o niej mówią, kubka wstydu, ja mówię, to nie jest kubka wstydu, ciesz się, przed tobą wiele rzeczy. Ale ludzie traktują to jako obowiązek, że nie, ja teraz muszę zapoznać się z tym uniwersum po kolei, jeszcze przeczytać cały lore, jeszcze obejrzeć wideo na YouTubie, na to schodzi czas, a ja przecież wracam z roboty i chcę mieć te 4 godziny, nagle nie mam tych 4 godzin i muszę iść spać i co zrobić. To jest ciekawe, co powiedziałeś, bardzo pozwolę sobie tutaj dorzucić swoje 3 grosze, bo ja też jestem zdania, że gry same z siebie nie uzależniają, ale są gatunki gier, które są projektowane tak, żeby uzależniać. Aha. Diablo Immortal zostało wymienione, Genshin Impact totalnie został wymieniony, ale powiem wam, jest coś gorszego. Ostatnio o tym rozmawiałem w podcaście mojego kolegi M Kwadrat Podcast, rozmawialiśmy o God of War i mówiłem o mojej absolutnej miłości, o tym, że ja i Radek od 5 lat się zabieramy za zrobienie materiału o Red Dead Redemption 2 i o tym właśnie, jak sobie sunie ta gra spokojnie, że nagrodą dla ciebie nie są punkty doświadczenia, tylko fajny dialog, fajna scenka. Po drugiej stronie nie mamy gier nasyconych tak zwanym contentem, jak na przykład Assassin's Creed, tylko mamy system achievementów. Mamy całą fanbazę ludzi, którzy zakładają drugie konto na PlayStation, bo nie chcą grać w tę grę, wiedząc, że nie zrobią platyny. To jest straszne, więc są niestety mechanizmy. O tym nie słyszałem. Tak, to są akcje rodzaju tych, które kiedyś czytałem na Wykopie i na Reddicie, że są ludzie, którzy grają w Championship Managera i kupują sobie cały autokar, którym potem jeżdżą podczas mistrzostw i otwierają sobie szampana i rozlewają na samego siebie, albo w garniturze siadają do mistrzostw, czyli mistrzów, bo tak to przeżywają i są pewne mechanizmy, niestety, które konstruuje się, ale ponownie, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, to właśnie największe korpo, czyli platform holderzy, wszyscy ci, którzy mają całe te systemy, jak PlayStation czy Microsoft, tworzą takie systemy achievementów, do których dostosowują się, bo ten system to nie jest w grze, to jest nakładka na grę, prawda, która jest gdzieś obowiązującym systemem. Więc dużo jest moim zdaniem takich brudnych zagrań, ale gdzieś tam właśnie na koniec stoi to wielkie korpo. Czytałem wypowiedzi ludzi, którzy do niektórych grach mówią, dołączę, jak w kolejnym patchu dodadzą achievementy. Ja tak... No. Ale tak, to jest bardzo ważne. To jest, przepraszam, to jest dokładnie tak, jakbyś powiedział, pójdę do kina, ale jak będzie cameo Ant-Mana. Tak, ale widzisz, ale właśnie nie, ale znowu, jak bardzo siedziałem z MCU, to dla mnie tym jest trochę scena po napisach. Dla mnie scena po napisach to jest właśnie ten motyw, który... Okay. One zaczęły być od takiego fajnego... easter egga dla widza, nie? Na początku było takie testowe na zasadzie, no tu młot Thora leży na końcu, tam Iron Mana 2 czy coś takiego i o Thor się pojawi, nie? Ale to dopiero budujemy. Ale skoro cały czas łączymy to z tematem gier, wspomniałeś o wydawaniu pieniędzy na Genshin Impact, ja swego czasu wydałem więcej pieniędzy niż chciałbym się przyznać na Magic the Gathering Arena. Ja wychowałem się na Magic the Gathering karciance i wyszła jej online'owa wersja i zacząłem w nią grać. Zwróćcie uwagę, że wszystkie tego typu gry, free to play, szczególnie takie, które mają boosterki, mają bardzo często starter pack, early pack i coś takiego, które są zawsze super opłacalne. To jest coś takiego, że wiesz, kupujesz, normalnie dostajesz te frajer dolary, czy jak zwał walutę w grze, która, czy frajer diamenty na przykład, bo tak się nazywa ta waluta, wiesz, która normalnie... kosztuje tam ileś tam złotych, ale w tym starter paku 10 razy taniej za super pak. No to od razu dlaczego? Bo badanie wykazały, że jak już raz wydałeś pieniądze, to dużo łatwiej wydasz. Tak, jak podłączyłeś kartę, podłączyłeś PayPala. Podłączyłeś kartę, to już potem jesteś jedno kliknięcie od tego. I trochę widzę model Gillette. I trochę model widzę te sceny po napisach, nie? Jak na początku to było takie, no chcę wiedzieć co dalej, bo ale to fajne, bo to się łączy. To już w pewnym momencie zaczęło być takie, gdzie w kolejnym filmie są moje achievementy, nie? Gdzie są te moje cameo, easter eggi, nawiązania do tego, co tak dalej? Czy jest jaka jest jedna scena, czy są jest dwie? Jedna, dwie, trzy, cztery. Ile jest tych scen po napisach? Co one mi dają dalej? Czy ja mam, czy, i to ważne jest, mamy bardzo często pytania po filmach MCU. Czy ten film jest ważny dla reszty uniwersum? Czy są w nim achievementy, ergo, czy są w nim te rzeczy, które ja muszę mieć, żeby skompletować mój, wiesz, obraz? Pewnie i tak, ale muszę to mieć.
No i pewnie też widzieliście artykuły, które się pojawiają w różnych portalach, napisane wokół jednego kopii, tak? To znaczy chodzi o to, że czy jest scena po napisach. Tak? Jest cały artykuł o tym, gdzieś tam w 17 akapicie jest powiedziane, tak, jest scena po napisach, ale o czym innym jest artykuł, jest tam 500 reklam. Idealne. Cały ekosystem, tak, cały ekosystem jest wokół tego funkcjonuje. Ilu youtuberów, z czego co Radek pięknie sparodiował na swoim kanale, robi materiały, które tłumaczą scenę po napisach. Pojawia się scena po napisach i jest scena zatłumaczona. Masz Black Panther 2, jakby scena po napisach. Pamiętam ten materiał. Ja bym tylko wytłumaczył, żeby ktoś mi wytłumaczył, kto na to wpadł i kto mi to zrobił, a nie na czym to polega, ale jest masa materiałów, które tłumaczą, bo tak jak mówisz, jest cały ekosystem, który się buduje wokół tego, prawda, który mówi ci, no znowu, do gier to mi się wraca do jak zdobyć wszystkie achi, czy coś takiego. Ale słuchajcie, to jest kazus, bardzo chętnie o tym powiem, to jest kazus Elden Ringa, tak? To znaczy, ludzie mi mówią, nie, to jest, słuchaj, to gra polega na tak w Soulsach, że chodzisz, to, musisz odkrywać ten świat. Oho! Wiecie, jaki jest najczęściej zdobywany achievement w Elden Ringu? Za najrzadsze zakończenie. Żeby je zdobyć, to trzeba losowo ruchem konika szachowego po świecie latać. Tu jest dialog 17A, postaci B+, na półwyspie C, ale musisz później dosłownie jest taka instrukcja na kilkanaście stron A4, bo zadałem sobie trud sprawdzenia i to jest najpopularniejsze zakończenie graczy. Na pewno przypadkiem. Wcale nie jest tak, że ludzie mają sobie na telefonie precyzyjny guide, żeby wiedzieć, w jaki sposób mają to zrealizować i potem drą łacha z człowieka, który na przykład stara się iść na żywioł i mu to zakończenie na przykład nie wyjdzie, bo przecież to jedyne poprawne mu nie wyszło. Przecież to jest dramat i to jest też pokazanie tego, w jaki sposób sam FromSoft się o siebie oszukuje, nie? Że nigdy w życiu nie wprowadzą tego dziennika zadań, nie umrą na tym wzgórzu, gdy tymczasem dosłownie to jest w sieci, dziennik zadań, który jest w postaci playthrough, precyzyjnie pokazującego, co zrobić i cały znowu ekosystem. Kanały na YouTubie, które tłumaczą, co zrobić, żeby mieć achievement, nie? Żeby mieć świetne zakończenie, żeby... A i w ogóle, jak zaczynasz grać magiem w Elden Ring, to pamiętaj, ten pierścień tam, to w tą stronę tu musisz przejść, tam musisz to zrobić. I z gry, w której masz błądzić, w której masz odkrywać, robi się nagle Google Maps z twoimi przystankami. To tak jak powiedział Grzegorz, robimy dwugodzinną analizę godzinnego odcinka serialu. Chociaż powinieneś go obejrzeć. Dla mnie zakończonych totalny standard. Sorry, że tak. Więc jakby pierwszy niech rzuci kamień, czy jak dzisiaj powiedziałeś a propos do losu, pierwszy niech rzuci grzybnie. Tak, dokładnie tak. Ale, i to mało płynnie, bo szukałem pomysłu, jak przejść do rodowodu krwi i tak myślę, że okej, to jest jedna z naszych opowieści, które są krótsze, bo o rodowodzie krwi gadamy tylko godzinę, a na 4 godziny... materiał, więc to nam się udało. To i tak długo. Mieliśmy trochę radości. To ja ci powiem, nagrywaliśmy coś, co już jest pewnie na kanale, albo jeszcze nie ma, bo nie wiem, co wrzucimy pierwsze. Nagrywaliśmy omówienie, które nam się bardzo spóźniało, bo mamy tam, przypominamy sobie po latach MCU. Po latach oglądamy stare filmy MCU i mówimy, jak się zestarzały. Tak, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, nie? Jak czegoś nie oglądałeś już kilka dobrych lat i nagle, wiesz... Niektóre się naprawdę zestarzały. Wróciliśmy do drugiego Thora, którego nie oglądałem od premiery. W tym roku mamy 10-lecie tego filmu, nie? I nie umieliśmy go, obejrzeliśmy go w grudniu, nie, i chcieliśmy go zrobić jeszcze chyba w październiku, w listopadzie. Obejrzeliśmy go drugi raz w grudniu. Teraz go nagraliśmy, o tym filmie nie mam nic do powiedzenia, nie? I to jest niesamowite, jak działa, wiesz, nostalgia i te wspomnieniówka, nie? Że ja go lepiej pamiętam. Ja wiedziałem, że to jest zły film i on był u mnie zawsze na samym dole listy, nie? Wiedziałem, że on mi nie dał szczególnie dużo przyjemności, ale wtedy, jak jeszcze żyłem do świata Marvela, to było tak, wow, to jest część tego. To jest kolejna świata, rzecz, tam, tak? I tam Eter, Kamień Nieskończoności. Nie? Tam był fajny Loki, tam był fajny Thor, nie? Tam był Odyn, nie? I w ogóle. Ja go teraz obejrzałem i to była taka rzeźnia, jak po gruzie. To jest ciemno, brudno, nic się nie dzieje przez cały film. Śmierć zupełna. I tutaj znowu cały czas próbując wrócić, doceniam to w rodowodzie krwi, że mogliśmy przynajmniej toczyć bekę ze wszystkiego, co tu było, bo Thor to jest, będzie najsmutniejsze nasze omówienie. My tak siedzimy i tak po prostu próbujemy, no ale tu nie ma o czym mówić. No jest ten Thor i on nie ma wątku w tym filmie i no idzie. Kiedy w rodowodzie krwi... Jak zawsze mówię, gówno musi być zrobione dobrze, żeby smakowało. Kiedy w rodowodzie krwi mogę na przykład mieć kolejny mój ukochany motyw, czyli to, że w tym serialu nikt nie pilnował upływu czasu i nikogo nie obchodziło to, że koncept czasu istnieje
I tutaj przypomnę mój świetny motyw, kiedy w pierwszym odcinku bohaterowie są proszeni o to, żeby pojechać na pewne spotkanie, tak, zebranie. Ludzie, którzy ich zapraszają, zostają zamordowani, ale bohaterowie idą skorzystać ze statku, który po nich przypłynął. Bohaterowie wyruszają na to spotkanie, ale trafiają na sztorm, co powoduje, że są opóźnieni. No myślę sobie, no z dwa dni nawet na takim morzu, to ten sztorm by ich pewnie opóźnił, prawda? Więc w czasie dochodzi do tego spotkania, którym jest zamach i rzeczy się zmieniają. Po czym bohaterowie dopływają, a tam już kurwa całe imperium stoi, nie? Jak wszędzie, gdzie się dało. I myślisz sobie, ile oni płynęli? Czy ten sztorm trwał dwa lata po prostu? Nawet, no dobra, nawet może nie dwa lata, ale przynajmniej kilka dobrych miesięcy, bo tam już oni do jakiejś wypizdowie przyjeżdżają. A wiecie, a tam już flagi tego imperium wiszą, już ludzie w karczmie mówią, o, kiedyś to było, nie? Już wiesz, że to miało miejsce. Po czym bohaterowie z tego miejsca uznają, musimy pójść do naszej towarzyszki, idą do niej, i to jest Michelle Yeoh. Michelle Yeoh mówi, ty, wyjdź z namiotu. Dobra, wychodzę. Wychodzi z namiotu, podchodzi do ogniska, przypala sztylet, podwija koszulę, po czym przypala sobie ranę, którą dostał na wyspie, zanim wypłynęli. Ona jeszcze świeża i on ją sobie przypala. Tam jest bardziej srogo, srożej. Srożej czas, jest. Czas tutaj... Właśnie. To było, my zawsze mówimy, że za każdym razem, kiedy ktoś miał wątpliwości, to showrunner mówił, zamknij się i uszy doklejaj. To generalnie było wszystko, co się działo. A co tam jest czego żyje? Jest w ogóle ten kanał, świetny kanał o pitchach. Gościu robi, jak wyglądają pitche danych filmów. Kapitalny kanał, jest w ogóle fajna formuła. To a propos tego konceptu czasu, przecież tam jest taka scena, gdzie narratorka, którą w ogóle gra Mini Driver, co w ogóle, jak to się stało, ten Mini Driver się pojawia, jest narratorką, która jest zbędna. I ona... Zbędna to mam powiedziane. Ona tam mówi, no i zaczął się czas podboju. No i ta cesarzowa zaczęła wysyłać tam w ogóle pięciu żołnierzy, kurwa, wchodzi do portalu. Do portalu, gdzie pięciu chłopa. Piękne, i ona coś tam mówi, że podbijano tysiące światów i kurwa czas się w ogóle nie ruszył. W sensie oni chodzą, niby coś podbijają, a ci nasi bohaterowie już dalej żyją, coś tam idą. Oni ją powstrzymują po kilku dniach po tym, jak ona przejęła władzę, a jest mowa o tym, że tysiące lat podbijania. Jakby, nikt timeline'u nie rozpisał, kompletnie nikt. Nikomu się nie chciało. Dzikie. Czyli ale... ja sobie zrobiłem taki jeden test, znaczy zobaczyłem, co mówił o tym wspaniałym, cudownym, bezsprzecznie serialu jego twórcy w wywiadach. Muszę powiedzieć, że czułem się tak, jakbym był na ciężkim kwasie. I autentycznie to było niesamowite. Oni opisywali zupełnie inną rzeczywistość. Starsza krew, przysięga, przepowiednia. Jaka przepowiednia, dude? Ty tutaj nie potrafisz pokazać podboju po ludzku, to w jakichś przepowiedniach pierdzielisz. Jaskier się pojawił znikąd. Co tu w ogóle jest? I jeszcze do tego wszystkiego wchodzi ten Bagiński, który mówi, że no, ja głosowałem, ale się nie cieszyłem. No, come on, no. No, co to w ogóle jest? Znaczy, i to jest moim zdaniem powinno być wykładane na filmoznawstwie jako właśnie przykład takiego totalnego uwiądu twórczego tej fazy w historii, kiedy mieliśmy hype na uniwersa. Czy to jest modelowy przykład, jak tego nie robić, jak zmarnować kompletnie IP, jak sprzeniewierzyć wszystkie talenty, jakie mieliśmy. Come on, jak można, mając Michelle Yeoh na pokładzie, spieprzyć produkcję? Okej, okay, widziałem sequel, nie wiem, czy widzieliście, Przyczajonego Tygrysa, Ukrytego ja Smoka. Ja sequela nigdy nie obejrzałem. Nigdy tego nie róbcie. I widzowie napisów końcowych, nigdy tego nie róbcie. Ale mimo wszystko to wciąż było lepsze. Mimo, że to była jedna z najgorszych rzeczy, jakie widziałem w ogóle w wuxi fantasy kiedykolwiek. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak patrzyłem nawet, starając się jakoś zrozumieć, że okej, może rzeczywiście to są królestwa elfów, ja tego wciąż nie widziałem. Ja nie byłem w stanie urżnąć się tak bardzo, żeby mieć bielmo na oczach wystarczająco gruby, żeby nie widzieć problemów tam. Nie no, to ja to mówiłem od początku, że jakby w tym świecie, tam nikomu nawet nie chciało się, ja tym mówię, minimum światotwórstwa. Mam na myśli takie, że jak jednym z moich ulubionych motywów, zarówno w sci-fi, jak i fantasy, to jest ten element, i możemy właśnie to tym pójść, że właśnie kiedy jest to dojenie marek, to jest jedno, ale kiedy jest dojenie marek tak minimalnym kosztem, nawet nie kosztem, bo to nie chodzi o koszt, jaki ten serial, tylko kiedy nawet nie wiesz, jaką markę doisz. O tak powiem. To jest na zasadzie takie jak wiesz, masz te krowy i w sumie nawet nie wiesz, z której to mleko leci. A może to nawet nie krowa. I masz coś takiego, że
ten serial to jest coś takiego, jak uwielbiam właśnie w sci-fi i fantasy, motyw, w którym widzisz inne rasy, czy inne kultury, mm-hmm. i nawet rzuć kamyczkiem jedną rzecz. Nie musisz od razu rozpisywać im 10 religii, 50 zwyczajów i, nie wiem, 20 systemów godowych czy coś tam, ale wrzuć jedną rzecz, która pokaże ci, bo musisz wyjść od ludzi, bo jesteśmy ludźmi i ciężko, żebyś nie wyszedł od ludzi, więc masz te społeczeństwo, ale teraz wyobraź sobie coś. No i co mają elfy? Mało tego, ten serial, wrzucając tam Jaskra, legitymizuje się, że to jest połączone uniwersum dla jasności. Tak, tak, tak. Bo jak, ja często mówię, ja mam gdzieś, możesz robić coś kolejnego, ale w momencie, w którym wrzucasz tam Jaskra, to jest te samo uniwersum. Więc co mają elfy? Elfy żyją długo. Elfy są długowieczne. Więc mając ten jeden drobny pierdyk w głowie, pomyśl sobie, jak by wyglądało ludzkie społeczeństwo, gdyby ludzie żyli po 1000 lat. I od tego spróbuj budować. Tak. Nawet tyle nie chciało im się zrobić. Oni wzięli ludzi i dokleili im uszy. Mhm. Nie chciało im się nic więcej nie robić. Masz typa, który idzie do Zamtuza, masz to wszystko brudne, takie wiecie, ten, plastikowe, kilka pałaców i tak dalej. Ale to jest dobry przykład, bo właśnie to jest to dojenie marki w taki sposób, w którym to już nawet nie jest fanserwis, tak jak w przypadku rzeczy, które wymieniliśmy. To już nie, to jedyna rzecz, to jest naklejamy ten tytuł. I nawet jakby showrunnerom nawet nie chciało się czytać nic. To nie jest nawet takie, jak sobie myślisz, że czytali, uznali, głupie. Nic nie chciało się tutaj czytać, nic nie chciało się sprawdzać, nic nie chciało się robić. To już jest ten leniwy etap dojenia. To już jest taki... Znaczy, wiesz, oni mogliby nawet wymyślić własną historię. To nie jest jakiś wielki problem. To jest to, co mówisz. Tak. Wystarczy jeden patronimik w fantazji. Nie wiem, Brandin z Igrafu jest na przykład u Gaja Gavrilaka w Tiganie. Nic nie wiemy o tym, czym jest Igraf. Ale wiemy, że był jakiś czarnoksiężnik. Okej, czarnoksiężnik, czyli coś. Tak samo my możemy myśleć o Ashai, które jest wspomniane tylko w Grze o Tron, a ile jest wokół tego tfanowskich historii, lore videos i tak dalej. Mogli zrobić dokładnie to samo z koniunkcją ser, wystartować na przykład w innym uniwersum, w innej części tego multiversum, prawda? Żeby bohater... I weźmy nawet dokładnie tych samych bohaterów, tylko poświęćmy im trochę czasu, żeby to nie były figurki z papieru. Niech oni podróżują do Królestw Północy. Da! I mają już nową perspektywę narracyjną, świeżą markę, ba, mają nowy pod uniwersum swoje, które mogliby sobie rozwijać, mogą zrobić z tego parę sezonów, a tak dostaliśmy coś, czego się nie da kontynuować. Nie, strzęp stopę. Dostaliśmy słabą sesję RPG, które nie ma sensu, jakby jakiś nastolatek prowadził. I tutaj wiemy, że to jest w ogóle, jak są rozwijane te światy i jak są robione te spin-offy, do czego wyszliśmy, nie? Że bierzemy te bullet pointy, które tam mamy, albo jakieś ważne wydarzenie, ważną postać i doklejamy do niej cokolwiek, jakąś historię opartą na takich prostych przesłankach, które wiemy, jak działają. Nie, tak jest z tym światem Wiedźmina, czyli mieliśmy ten... Ja mam dużo sympatii do tej animacji z Vesemirem, nie? Ale ja też. To też tak było zrobione, że bierzemy tego gościa, on super wojownik, silny, bo nauczył Geralta, to musi być taki super i on ma te zapędy ojcowskie. Bo to wiemy, że Geralt go tam wspomina i takie rzeczy, nie? Więc opieramy na tym ten film, nie? Będzie sobie działał. Jeszcze działało, nie? A właśnie tak mamy z koniunkcją sfer, że muszą wyjść elfy. Coś się stało, coś jebło i wyjdą elfy. Nieważne, co się będzie działo innego w tym serialu i się nic nie dzieje. Tutaj kluczowy jest ostatni moment, że nagle niebo się tam zamienia, pojawiają się te planety, wychodzą ludzie. Którzy wyglądają dokładnie tak samo jak elfy, ale ktoś w tym momencie doczytał... Ej, ale to różne rasy. Czym ty jesteś? Jakby kobieta, która ma zasłonięte, wiesz, tak uszy, że nawet nie widzisz tej różnicy. I mówię, ja mam takie dziwne wrażenie, że to jest coś takiego, gdzie nawet już minimum nie dano. Nawet nie dano mi, nawet nie pokazali mi tego, wiesz, ja przyznam, nie znoszę dzisiaj Far From No Way Home, ale jak wyskoczył mi ten Andrew Garfield przez tego portala, no to się cieszyłem, bo jestem prostym człowiekiem, prawda? I ostatecznie, jak film dzisiaj podsumowuje, to znaję, że on nie ma żadnej wartości merytorycznej, ale się cieszyłem, bo Andrew Garfield wyskakuje z portalu. Natomiast prawda jest taka, że w przypadku tego filmu to nawet mi ten Andrew Garfield nie wyskoczył, nie? Nawet tego tworu. I mam wrażenie, że to już jest absolutna skrajność.
Nie no, tutaj nawet Filip z konopi nie wyskoczył. Przy całym szacunku dla Filipa oczywiście, bo to inny Filip, ten idiomatyczny. Ale wiecie, myślę sobie jeszcze nad jedną rzeczą, to znaczy zauważcie, że to nie jest tak, że myślę na jakimś poziomie twórcy sobie z tego nie zdałem sprawy. Rzeczywiście trochę się przychylam do tego, coście mówili na początku. To jest gra cyniczna, tak? Oni już wiedzą po reakcjach na drugi sezon Wiedźmina, że to umiera, tak? Oni już to wiedzieli. Jak teraz jeszcze Cavill ogłosił, że on w ogóle idzie sobie precz, to tym bardziej. Więc przypuszczam, że ten sezon trzeci to będzie faktycznie pożegnanie, że nie zobaczymy już sezonu czwartego. Nie wiem, w tym momencie to jest hipoteza, której można mnie rozliczać, ale ja nie widzę możliwości uratowania tego. Będzie tani. Trzy razy tańszy. Tak. Ale najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że wiecie, przy całym tych anegdotycznych przykładach sesji RPG-ową, myślę, że naprawdę gdy przeciętnego mistrza gry wziąć i poprosić go o to, żeby zainscenizował przygodę, to zrobiłby to lepiej. No, to by powstało, to się za Legends of Vox Machina, tak? I to ale ja to wczoraj powiedziałem. Ja mówię, nie mam żadnych umiejętności, żebym, gdybym miał napisać książkę, w życiu bym nie ogarnął napisania książki, ja prowadzę sesję RPG. Ja usiadłem i mówię, ja bym zrobił lepszy scenariusz, każdy z nas zrobiłby lepszy scenariusz. Ja nigdy tego nie mówię. Jak oglądam jakiś film, który nawet wyjdzie kiepsko, mówię, okej, napisanie scenariusza to jest kurewsko trudna rzecz. Jakby oglądam film, który uważam, że jest kiepski, ale nie uważam, że napisałbym coś lepszego. Tym razem tak, tym razem uważam, że każdy z nas napisałby coś lepszego, dlatego że wystarczyłoby dać minimum. I to dalej napisałbym gniot, ale napisałbym, dałbym minimum, którego tutaj nie ma. Ale fascynujące jest to, że jest jednak z Morawilka, nie? Jako anime w tym uniwersum. I on nie jest zła. Które jest niezła? Tak, to właśnie mówił Radek. Mamy dużo sprawy do tej. Dobrze mi się oglądało, więc kurczę, czemu jest tak, że animacje dzisiaj coraz częściej, to bo też jest coś, tania. Co mnie fascynuje, są lepsze. Może była tania i mało kogo obchodziła. Nie brałeś, wiesz, Michelle Yeoh, nie brałeś tego. Nie. To też jest tani serial. Ale nie tak tani jak zrobienie krótkiego. Tak, ale wiesz, to też nie mówimy, żeby ktoś nie pomyślał, że mówimy, że wiesz, że to jest tylko złe, że powstają jakieś spin-offy, powstają jakieś, wiesz, szerzenie świata w innych mediach nawet. No bo mieliśmy Cyberpunka, do którego zostało podczepione Edge Runners, który jest absolutnie według mnie fantastycznym rozwinięciem świata, konkretną historią opowiedzianą, która ci coś bierze rzeczy z tamtego świata i są do nich nawiązania, ale tworzy spójną, konkretną historię o innych bohaterach, nie? Opartą na tym świecie. I to jest niesamowite, bo jeśli ktoś ma pomysł, to zrobi coś dobrego, nie? Ale ogólnie, niestety, jest to dojenie. Ja teraz odbiję w drugą stronę i zapytam ciebie, Filip, o The Walking Dead właśnie. Wspomniałeś, że jeżeli jakiegoś powodu czekasz, że jakoś tam masz jakąś tam wiarę w to, że ta Michonne i ten Rick, że gdzieś tam coś z tego będzie. Ja chcę zapytać pierwszą rzecz, bo na pewno się orientujesz. Ja kojarzę trzy spin-offy The Walking Dead. Więcej ich ma powstać? Trzy? No, zapowiedzieli trzy na raz chyba. Trzy, znaczy, tak? Tak. No to legendarne było właśnie to, że rzecz chyba nie czułem się tak oszukany od czasu zakończenia Lost. Że zakończenie The Walking Dead było jedną wielką reklamą. I ja podawałem taki przykład. Wyobraź sobie, że oglądasz Breaking Bad i masz finał Breaking Bad, pełen emocji, naprawdę no, wstrząsający emocjonalnie, ale też trochę pełen fanserwisu. I w zasadzie to jest tylko platforma reklamowa dla spin-offu z Hankiem, spin-offu z Mike'iem i spin-offu z Better Call Saul After Years. Teraz no, coś później. Takiego. Ale i to trzy, tak. aż dostajesz. I nigdy chyba bardziej nie raziło mnie uderzanie tak ostentacyjne. O, to jest chyba słowo. Ordynarne i ostentacyjne uderzanie uniwersum po twarzy fana. To jest taki slapping, już nie powiem czym, gdzie dosłownie pojawia się plansza z napisem "This is not the end, this is the beginning of the universe". Autentycznie. I trzy płatne DLC. I to tak bardzo podważyło cały ten walor emocjonalny. To tak bardzo sabotowało ideę zakończenia, mówiąc to nie jest zakończenie, pamiętaj, że było naprawdę bolesne. Ale wiesz co? Odpowiadając na twoje pytanie, czy ja powiem, ty powiedziałeś, jak to jest, że masz taką nadzieję. Mhm. Ja powiedziałem raczej jak Fox Mulder,
I want to believe. Okay. Ja chcę mieć nadzieję, ja chcę wierzyć. Ale wiesz, bo zaangażowałeś tyle czasu w oglądanie tych wszystkich sezonów. I nagle sobie zakończenie, chciałbyś, żeby jednak gdzieś tam to... O, przepraszam, jakby to tak działało, to bym obejrzał Fear the Walking Dead. A nie obejrzałeś? Znaczy, skończyłem na trzecim sezonie, już miałem dość. Tylko trzy obejrzałeś. Ja obejrzałem jeden. Pojawił się tam kuriozalny Morgan, wysiadłem z samochodu i stwierdziłem, nie, to nie jest dla mnie. Także kuriozalny Morgan jest w stanie... Ja myślę, że jak kuriozalny Morgan się pojawi jeszcze w innych spin-offach, to będzie naprawdę źle, ale tak trochę pomyślałem, że oni mają tego Ricka i on jest tak ukochany i mieli jednak zrobić z tego film, a potem stwierdzili, że zrobimy z tego 8-odcinkową zamkniętą całość, to pomyślałem, może to jest szansa tego, żeby oni faktycznie spojrzeli na to, jak na zamkniętą całość, czyli fajnie, jak powstanie kolejny sezon, ale nie musi. A jak na The Walking Dead się patrzyło, to wiadomo, zawsze na tym rynku, szczególnie seriali, nie wiemy, czy będzie kolejny sezon, ale wiecie, ile już było wtedy komiksów. I oni wiedzieli, że chcą zrobić tyle, a tyle. A tutaj nie mają takiej podstawy. Oni tworzą to od zera, więc no, I want to believe, tak? Więc może ja jestem dzisiaj tym optymistą, co jest dla mnie rzadkie, ale gdzieś głęboko wierzę, że nawet właśnie te uniwersa, te duże korporacje, które szafują sobie tymi aktywami w swoim portfelu, rozumieją pewne sygnały, które do nich docierają, może poza Activision Blizzard, i starają się... I Kathleen Kennedy. Na zasadzie... Lauren Fishtek. I obecnej dwa dramy. Dla nich i jeden dla nas, albo na odwrót może, dwa dla nas i jeden dla nich, tak? Bo też nie chciałbym powiedzieć, że co to znaczy dla nich, przecież ludzie naprawdę kochają to, co oni... To nie jest tak, że oni produkują to, a ludzie mówią, Jezu, przestańcie. Tak jak wiele osób mi na to zwróciło uwagę. Narzekasz na to The Walking Dead, no ale jest jakiś powód, dla którego dojechali do 11 sezonu. Tak? No właśnie, przekonuję się w komentarzach, jaki, że to naprawdę to była lekka produkcja, którą ludzie łykali z przyjemnością i spoko. Jakby nie odmawiam tego innym, więc dla mnie ważne jest, żebyśmy nigdy nie trafili do restauracji, w której jedyną potrawą na 10 sposobów, jaką znajdziemy w menu, będzie hamburger. Myślałem, że powiesz zombie. Grzyb The Last of Us. A wiesz co, trochę ja tylko dodam do tego, że ja się trochę na tym złapałem, jak teraz mówiłeś o tych właśnie produktach, które mają być, i mi przypomniałeś, że no, mają powrócić Miszą i Rick. I sam jestem zaciekawiony tym projektem, bo wiesz, odpala mi się w głowie taki od razu, kurczę, to były fajne te pierwsze lata Walking Dead, nie? I ja lubiłem tego Ricka, jak on się rozwijał jako postać, nie? Jak on tam przygody przeżywał. I ale takie... zobacz, minął ten czas, o którym mówiłeś, że to już trochę minęło czasu, tak. Więc za tym tęsknisz. Tak, nie? Że chcę zobaczyć, co się z nim teraz dzieje. Ja nie wiem, jak on wyszedł z serialu, nie? Nie oglądałem go. Helikopterem wyszedł. To słyszałem o tym, nie? Ale nie widziałem tego, nie? I nie mam tego nostalgicznie, ale mam właśnie to, jak on się zmieniał, nie? Jak tam przeżywał te rzeczy i to się wszystko zmieniało u niego. Pamiętam Miszą, jak ona działała w serialu, jak ona się pojawiła i mam takie, wiesz, to wypierasz z głowy te rzeczy, które były złe, wychodzą ci naprzód te dobre, nie? I właśnie jak się pojawiła Miszą z tymi zombiakami na łańcuchu, ale ona była w spoko postaci. Później mi się przypomina, ej, ta gra Telltale była naprawdę niezła z Miszą. Fajnie mi się w to grało. Była krótka, dużo doznań, miło mi się w to grało. Chcę zobaczyć, co dalej z tą Miszą, nie? Chociaż już nie jestem związany emocjonalnie z tym serialem, jestem związany emocjonalnie ze wspomnieniami, które mam. Założę się, lat, że to samo myślałeś o Torze 2. Założę się, że dokładnie tak samo myślałeś, tak, póki nie odpaliłeś tego filmu. Dokładnie. Mówię, ej, przecież tam było kilka dobrych rzeczy, był ten fajny Hiddlestone, nie? I nagle oglądam i wiesz, wszystko mi się rozsypuje w głowie, taka pustynia, wiesz, Batman Nightmare, Snyderowski mam w głowie, masakra i tylko hałda gruzu, nic się nie dzieje w tym filmie. I mówię, co ja miałem w głowie te lata temu, nie, że myślałem, że w jakimś stopniu mi się ten film podoba, on jest po prostu paskudny. No, niestety tak to działa, ale właśnie dla Walking Dead i Dowód Krwi są dzisiaj świetnymi przykładami tego, bo z jednej strony masz najbardziej leniwe dojenie, jakie było, to powiedziałem właśnie Rodowód Krwi, gdzie mówię, mógłbyś zrobić minimum i pewnie byś kogoś złapał. Ale wydaje mi się, że nie złapali nikogo. Zresztą wyświetlenia na Netflixie mówią. A z drugiej strony masz The Walking Dead, które jest z kolei takim najbardziej bezczelnym. To już jest takie... Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Był moment, kiedy wszyscy chcieli mieć swoje uniwersa. I wiemy, jak Tom Cruise pięknie zaorał na przykład uniwersum potworów, nie? Swoją mumią. Uniwersalu, tak? Tak, to uniwersalu, nie? Wiemy, jak Transformers miało mieć swoje uniwersum wielkie. No, po filmach Baya tutaj teraz próbują to cały czas zrebootować gdzieś tam. Był świetny Bumblebee na boku swoją drogą, ale gdzieś tam teraz ma być te Beast Wars już...
to nie jest uniwersum, które się tam nagle rozrosło na nie wiadomo ile stron. No, oczywiście... Bumblebee był Jokerem tego świata. Tak, no oczywiście DC ze Snyderversem, który dziś James Gunn przychodzi i wielką taką szuflą wymiata, prawda, z tego wszystkiego. I to jest czubek góry lodowej, bo ile tam nie było uniwersów, które były próbowane, tworzone, The Walking Dead poszło w taką stronę, gdzie zrobili ten jeden serial, wyciągnęli z niego co mogli i robią dokładnie ten motyw, teraz rypnijmy uniwersum. Jakby tutaj oddając trochę honoru Marvelowi, Marvel tak dobrze działał, bo ono, to uniwersum tak trochę organicznie się rozrastało. Tutaj był jeden filmik, tutaj był drugi, tutaj to trochę szło i tak dalej, a wszyscy, którzy siadali i mówili, teraz pierdolniemy, nie? Teraz to się wszystko rozkręci, gdzieś się na tym wykładali i mnie to cholernie fascynuje, ja nie zamierzam oglądać żadnego z tych seriali The Walking Dead, ale mnie autentycznie cholernie fascynuje to, jakie one będą miały oglądalność. Czy faktycznie one ściągną widza, bo to mi dużo powie o tym, gdzie jesteśmy jako fani, jako widzowie, bo naprawdę ciężko mi znaleźć inny przykład takiego, tak jak mówisz, takiego bezczelnego rypnięcia. To jest dosłownie jakbym kończył grę i ostatni boss mówi... jeszcze się jeszcze mnie popamiętacie, ucieka i nagle pojawiają ci się trzy płatne DLC, dosłownie coming soon, nie? I to jest takie, to jest coś w tym rodzaju i czegoś tak perfidnego jak to, co było z The Walking Dead, ja nigdy nie widziałem, jakby nieraz było tak, że serial się kończył, ktoś myślał o jakimś spin-offie, że skoro ten serial się skończył, to może spróbujmy, nie, moje kochane Supernatural, które oglądałem 15 sezonów, w końcu ktoś tam wymyślił, że zróbmy coś tam, już nawet nie ruszam tych prequeli do czegoś tam, ale to jest standardowo, jedna rzecz, próbujemy gdzieś tą markę gdzieś podciągnąć, natomiast to, co zrobili z The Walking Dead, autentycznie nie przychodzi mi do głowy drugi taki projekt. Trochę Riverdale z tych nowszych, ale tylko trochę, bo to było jednak tylko 6 sezonów, więc byliśmy dwa razy mniej. Ale ojej. Ale czy to się naprawdę tak rozstrzeliło? Nie, bo to zbyt... Nie. Riverdale jest bardziej kameralne, ale w bardzo podobny sposób rozciągnęło coś, co naprawdę nie powinno być rozciągnięte. Znaczy Riverdale miał materiał, żeby się skończyć na 3 sezonach autentycznie i miał fanbase na 3 sezony maksimum. Ale zauważcie, że równocześnie mamy inne praktyki. Teraz na Twitterze, znaczy teraz tydzień temu, trendowało przez kilka dni Save Warrior Nun. Warrior Nun była eksperymentem przedziwnym w mojej karierze oglądania rzeczy na Netflixie, okay, na które nigdy w życiu nie myślałem, że nie spojrzę, ale akurat miałem czas, więc obejrzałem. Czy premis serialu jest taki, że zakonnica walczy z demonami, jakby o co jeszcze pytacie? To było to, Smoczyńska reżyserowała jakiś odcinek, tak? Nie wiem, ale wiem, że jedna, moja słynna pamięć, ale wiem, że zakonnica była ateistką, co było zabawne pod tym względem. No w każdym razie, ludzie z jakiegoś względu pokochali ten serial, bo on nie miał żadnych pretensji, nie chciał wytworzyć jakiegoś gigantycznego uniwersum, ale zauważcie, że ludziom właśnie nie wystarczyło to, że są tylko dwa sezony. Widzieli, nie, my chcemy więcej. I mimo, że jest chęć ze strony fandomu, żeby coś, że tworzy się nowy fandom wręcz, to wytwórnia mówi nie, zamykamy kurek, ale będziemy doić markę, której fandom już ma dość nawet, albo jest już podstarzały, brzydko mówiąc, i nie zagarnia nowych ludzi, ergo nie zarabia. Więc jest to niesamowity znowu paradoks związany z badaniem rynku, to znaczy mam wrażenie, że jakkolwiek w wielu gałęziach gospodarki mamy dobrą penetrację rynku przez marketingowców, którzy wiedzą generalnie, czego chcą ich odbiorcy, to tutaj mam wrażenie, że bardzo często producenci to są pijane dzieci we mgle, które zastanawiają się, może to zadziała, a nie działa, to przejdziemy do następnego projektu, może to zadziała. I już tak są przyzwyczajeni do kancelowywania, że Netflix. Że odwołują jakiś sezon serialu i orientują się, a nie, to niesłusznie, bo tu się fandom zrobił w międzyczasie. Ja tak mówię, że już do dziś płaczę po Firefly, ale... No, to swoją drogą. To tam były inne problemy, nie? Ale mamy dzisiaj seriale, które mają zrobione całe sezony, nie? I kurek jest zakręcony w ostatniej chwili, tak. Bo nagle się orientuje, ej, to wiesz, jak w tym memie, nie? Że to nie tak miało być, nie zgadza się, nie? I dawaj, wyrzucamy to za okno, nie? To zupełnie bez sensu, ale jest korporacyjnie, wiesz, słupki się muszą zgadzać, nie? W tym momencie, już nieważne, kto sobie co myśli, nie? A wiemy, że odzew fanów jest bardzo duży, nie? Że jak mogli tutaj coś skancelować, nie? Taki fajny serial. Nie chodzi o to, że serial był fajny. Nie zgadzają się liczby. Właśnie chcę się do tych liczb odnieść, bo jakby nie jestem do końca przekonany co do tego odzewu fanów. W sensie ja zawsze będę bronił i chciałbym dostawać, żeby wiecie, Quality dostawało kontynuację. No, tak się cieszę, że Legion miał te 3 sezony, które pięknie zamknęły historię i nie chcę więcej. Jakby to jest moje domknięcie historii.
ale jednocześnie ta głośność fanów dzisiaj wydaje mi się jest bardzo złudnym i takim nie do końca mierzalnym fenomenem i nic tak tego nie pokazuje jak Snyderverse. Jak mieliśmy samoloty, które latały, prawda, nad San Diego Comic-Conem Restore Snyderverse, jak czytam, wtedy jeszcze Reed Snyder Cut. Jak mieliśmy spam tu i tam, po prostu mieliśmy, wypuśćcie te już od tych gorszych rzeczy, te groźby śmierci, te harassment tych wszystkich członków, wiecie, Warnera i tak dalej. No i w końcu dali temu Snyderowi te dużo więcej pieniądza niż powinno być, tam koło 90 milionów, czy tam ile nie dali. I on zrobił ten Snyderverse. Ja miał chujową oglądalność na tym HBO Max. Jakby miał jedną z najgorszych oglądalności. Filmy, które trafiały jednocześnie do kin na HBO Max, miały wyższą oglądalność niż Snyderverse. A wydawało się jednak, jak wszyscy doświadczaliśmy tego z odzewu fanów, że chcemy więcej, że to jest kurde, że jak to wyjdzie, to kurde będzie, wiecie, będzie zainteresowanie jak trzeba. No jak się okazało, nie było. Ja wiem, że tam były te afery z botami i wszystkimi rzeczami, ale mimo wszystko ja nie chcę bronić tu w żaden sposób tych wielkich korpo, ale mimo tego zastanawiam się na ile ten motyw, kiedy fani mówią nie, chcemy kolejny sezon, to nie okazuje się, że to jest 5 głośnych osób. Znaczy, ja mogę powiedzieć, może miał samą oglądalność, ale dał mi najlepszy wieczór w trakcie najgorszej pandemii, jaki miałem wtedy, kiedy się ukazał. To jest dla mnie ciekawy przypadek, bo ja mam takie poczucie, że on te... Nie wiem, jak to się stało, znaczy wiem, jak to się stało, bo uważam, że kiedyś powinien powstać film o tym. Film o powstawaniu, jak, absolutnie. Tak, film, bo to jest coś niesamowitego. I to jest o kryminał też. I wszystkim. Ale to naprawdę jest produkcja, która powstała w jakiś sposób jako, no nie wiem, podziękowanie dla fanów, a nie właśnie z pobudek finansowych. Ja mam takie wrażenie, że naprawdę mało kto się łudził, że ten film będzie w stanie na siebie zarobić, biorąc pod uwagę, jakie pieniądze w to włożono, bo malwersacje Zacka Snydera doprowadziły do tego, że wydano więcej niż planowano. Cały czas zwiększał budżet i był w stanie to wynegocjować. Oj, nie. Nie wiem, czy śledziłeś, przepraszam, się przerywam, ale nie wiem, czy śledziłeś te informacje wszystkie zakulisowe, bo sorry, w Warnerze był tak dziki zachód, tam się ludzie dali zastraszać, tam się ludzie dali na obiecanki lecieć. No przecież dopiero co mieliśmy Black Adama, w którym już The Rock był o krok od zrobienia swojego własnego mini uniwersum DC. Przecież on już Henry'ego Cavilla ściągnął na cameo. Już Henry Cavill wrzucał na social media, że on wraca jako Superman. Już nic nie było przyklepane. Więc ja bym nie szedł tak daleko, jak mówienie tego, że tam się nikt nie łudził. Mam wrażenie, że tam było dużo zastraszania, dużo kolesiostwa, dużo łudzenia się. Ja nie przypisuję tego niestety jako ruch wielkiego podziękowania dla fanów. Ja myślę, że to co najwyżej mogło być myślenie perspektywą tego, że to odrodzi właśnie to uniwersum Snydera i że z tego będą w przyszłości zyski, a można, pamiętajcie, że to była pandemia i niewiele można było też zrobić. I to była jedna z produkcji, które można było zaoferować ludziom, biorąc pod uwagę no, jak niewiele było tam do kręcenia na planie, a jak dużo było do wykorzystania materiału, który już był. Ale nie będę, panowie, wy zjedliście zęby na tym temacie, więc ja się nie będę mądrował. Warner ma inne IP, które potrafił spieprzyć, zajechać, co też jest niesamowitym osiągnięciem. Piękne dojenie marki, właśnie. Wiem. Harry Potter, tak. Weźmy, tak? Tak. To, co tam się dzieje, przecież swoją drogą właśnie na prezydium zarządu Warnera powstał punkt, to był jeden z głównych punktów czas jakiś temu, to było parę miesięcy temu dosłownie. Nie, musimy coś zrobić z Potterem, tak? Znaczy Rowling odstawia transfobiczne wybrykki na Twitterze, no to jest raz. Drugi nasz problem jest taki, że fantastyczne zwierzęta, jakie znaleźć, są niczym. Trzeci nasz problem polega na tym, że nie mamy żadnego serialu, a czwarty nasz problem polega na tym, że wszyscy mają nas za idiotów, ponieważ mamy jedno z największych IP w popkulturze i nic z tym nie robimy. A jednocześnie tym, że Hogwarts Legacy ma jedną z największych ilości preorderów w historii. Więc właśnie. I ludzie to obserwują, patrzą na to. Niektórzy też patrzą krytycznie, patrząc na to, jak wygląda edycja kolekcjonerska. Nie wiem, czy wyście widzieli. To jest taka różdżka z plastiku, do której jest biały kabel dołączony. Różdżka lewituje, ale jest ten biały kabel. Magia! W ogóle magia nie będę prądu. Zdziwiony, jak to wyciągniesz na jednym ze streamów. Także...
Jak rzeczy, które lubisz. Powiedz, kiedy będę oglądał. Ja jestem intensywnie zainwestowany w uniwersum Pottera, mówiąc bardzo eufemistycznie, i no nie ukrywam, że bardzo bolałem, patrząc na to, jak to był dla mnie taki koronny przykład. Znowu zaczyna się kompletnie ignorować całkowicie wagę świata i w którymś momencie zbija się aktor i nawet nikt tego nie tłumaczy, nie? Zmienił się wygląd postaci. Co tam, że w naszym uniwersum zmienianie wyglądów postaci to tak temat drugiej części filmu, tak w całości, ale nie, tu teraz to tak się... No, magia! I tyle. Jezus Maria, ja siedziałem przez... Ja nie mogłem uwierzyć, co się dzieje na początku, że nikt mi nie tłumaczy, dlaczego Grindelwald zaczyna wyglądać jak księgowy nowojorski i przestaje wyglądać jak szalony Johnny Depp. Ja rozumiem, że był wcześniej proces z Amber Heard, ale równocześnie tego nie było w filmie. Dlaczego tylko procesy, powinien być proces. Ja akurat jestem wielkim zwolennikiem recastów, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, jeżeli masz uniwersum, które... No, które tam stoi, zmiana wyglądu ma znaczenie. Tak, no. Tak, które stoi tym, to jakby jest trochę inna sprawa, bo ja na przykład nie miałbym nic przeciwko, gdyby Black Panther pojawił się nowy, bo czas ale absolutnie zmarł. Nie, natomiast jakby... tutaj wiesz, tutaj są korowe rzeczy, są troszeczkę inne i też fani od lat mówią, maruderzy, Azkaban, starożytność świata, dajcie nam to. Nikt tego nie słucha, nikt z tym nic nie robi, a wiecie, a na YouTubie wychodzą coraz różne nowe lore videos, które są na ten temat, które mają milionowe wyświetlenia, parę dziesiąt milionów wyświetleń. I ja mam wrażenie, że nikt tych liczb nie śledzi. Tak. Wiesz co z tym rozwojem świata Pottera, bo ja też jestem wielkim fanem Harry'ego Pottera od dziecka, nie? I ja wiem, jak mogło to wyglądać na poziomie tym producenckim i Warner Bros., jak oni planowali dalej rozwój tego świata. Nie skończyły się książki, co mamy teraz zrobić, nie? To nie myślimy o tym, jak ten świat można naturalnie rozwinąć. Nie mamy przecież, zróbmy serial o aurorach. To są zajebiści, wiesz, super detektywi policjanci magiczni, nie? Którzy rozwiązują sprawy. Z miejsca, nie? Samograj, nie? Potter jest z tym połączony jako postać, tak. też mógłby się pojawić cokolwiek. Oni nie, oni myślą, co jest jeszcze napisane z Harry Potterem? No jest ta mała książeczka, fantastyczne zwierzęta. Rozbijmy to jakoś, tam nie było materiału na nic. Jak Hobbit. Zrobili z tego trzy filmy, które są o niczym, nie? Hobbit. Ale to jeszcze inna sprawa, nie? Ale zrobimy z tego, nie? I oni później też myśleli, ja pamiętam, jak tam były te plany, że zróbmy tą historię Quidditcha, nie? Jakiś film o Quidditchu. Ja mówię, co? Przecież to nie ma zupełnie sensu. I za chwilę, ja wiem, że oni też wzięli w pewnym momencie to przeklęte dziecko, zobaczyli i... O kurwa, tego to nawet my nie zekranizujemy, nie? To nie ma żadnego sensu. Tego się nie da odratować. Ale wokół tego, tutaj nikt nie patrzy, tak jak ty, wiesz, mówisz zawsze o światotwórstwie, nie? I tutaj nikt nie patrzy, jak można rozegrać to światotwórczo i wykorzystać rzeczy, które były w tych książkach wcześniej, które można rozwinąć zajebiście, bo tam jest potencjał masakryczny na fajne rzeczy. Nie, róbmy z tego, co mamy tutaj napisane, co jest twardo, wiesz, na papierze, nie? To nie ma sensu zupełnie, tu nie ma pomysłu. Ale jeszcze twój przykład z aurorami jest o tyle dobry, że wiesz, że bierzesz nową publiczność. To znaczy, nie bierzesz już dorastających dzieciaków, czyli nas, z Potterem, tylko bierzesz na przykład, nie wiem, ludzi, którzy po prostu poszliby na dobry kryminał, tak? Tak, tak. Trochę tak mam wrażenie, że teraz jest The Last of Us, że na to nie będą tego oglądać wyłącznie fani gier. Dlaczego? No, i tutaj jest szereg przyczyn, o których można byłoby długo opowiadać. I to samo w tym przypadku. Świetnie, zostawmy core fantasy, ale dorzućmy do tego jakiś inny gatunek. Zróbmy powieść drogi w uniwersum Pottera. Cokolwiek, jeszcze jest miliard różnych opcji, tylko trzeba przestawić się na inne myślenie, a nie wejść się myślenie asetami, bo też wstawili Dumbledora, bo musi być Dumbledore, bo wstawili Hogwart, bo musi być Hogwart. Co z tego, że w tym Hogwarcie nagle ludzie wszyscy zaczęli nosić garnitury? Co mnie ominęło? Gdzie Dumbledore był słynny z tego, że pojawił się na Private Drive w wyfiokowanym jakimś dziwnym stroju i wszyscy na niego patrzyli jak na debila, a nie tutaj... garniaczek, mamy Jude Law się pojawia, no, nie ubierzesz tak. Go w te szmaty, nie? Ubierz mu go ładnie. Ja mam dzisiaj fobię w wszystkich Gwiezdnych Wojnach, fobię po Roboluku Skywalkerze właśnie jako aset, który ja oglądam Andora, ja wiem, że Luke Skywalker... Czai się gdzieś za rogiem. Ja wiem, że on jest małym chłopcem, ale ja się boję, że on przeniósł się w czasie po to tylko, żeby pojawić się tutaj, bo po prostu muszą go gdzieś wstawić. Mocą się stał się duchem mocy, który przenosi się w czasie. Skoro o tym poruszycie, to na sam koniec. Chciałbym was zapytać, mówimy właśnie o różnych markach, o tym, jak one są kontynuowane, więc chciałbym, żeby każdy z was wymienił dwa projekty. Jeden to jest marka, która została wydojona, ale chcielibyście, myśląc absolutnie życzeniowo, żeby ktoś zrobił jeden, jeszcze jakiś duży projekt z tej zajechanej, dojonej, dużej marki, na który byście sobie życzyli, tutaj były przykłady podawane, a drugi to taki, o którym może słyszeliście, że powstaje i niczym
Filip do Michonne i Rika, żartuję już, ale do którego autentycznie macie jakieś nadzieje z jakiegoś powodu, że w tym projekcie może jest coś więcej, bo wymienialiśmy takie, które powstają i wszyscy patrzymy i patrzymy. Wiemy, co to będzie na przykład, ale czy macie takie projekty, mówię, z jednej strony życzeniowe myślenie, a z drugiej strony, czy jest coś, o czym autentycznie myślicie, że coś jest taki potencjał. Chodzi mi o te marki, o których wiemy, że jest w nich, nie mówię o jakichś niszowych, wiecie, drobnych rzeczach, bo one często wychodzą dobrze, tylko o te marki, w których jest potencjał studia na dojenie. Rozumiem, że to pierwsze to było na to, co autentycznie czekamy i chcieliśmy, żeby powróciło i powraca, tak? Ale możesz nawet nie słyszeć o żadnym dobrym projekcie w tej kwestii, ale coś o czym autentycznie masz nadzieję, że będzie dobre, albo masz nadzieję, że nie, coś ja z tą marką jeszcze powiedzieć... zostanie zrobione mimo tego, okay, że została zadojona. To ja chciałem właśnie wziąć tą, o której mówiłeś na początku, czyli że zadojona, a ja czekam po prostu jak głupi, wpierniczając ciastka i popijając mlekiem i powiem to specjalnie po to, żeby sprzedać ci potężny cios prosto w nerkę, a mianowicie Wolverine i Deadpool. Absolutnie czekam na to i bardzo się cieszę, że Logan jako Hugh Jackman powróci. Naprawdę. A okej. Okay. Nie problem. Relacja Oscara z Hugh Jackmanem i jego powrotem. Kolejny raz. Historia. Tak, Krzysztof My New Best Friend, będzie założona grupa, będę pominięty całkowicie. Zapraszamy Krzysztof do kolejnej pogadanki z napisami końcowymi. Ale powiem szczerze, że takie, co do których mam nadzieję, a gdzieś już wydawała się ta marka zakopana, to jest jedna z najważniejszych marek w moim życiu. To jest Indiana Jones. I mam duże nadzieje co do tego, jak to będzie wyglądało. Ciekawe. I wbrew sobie, wierzę, że Avatar 3 może być lepszy niż Avatar 2. Okej. To nie będzie trudne pod względem popularnym. Czekaj, co u mnie takiego? Ale zabiłeś mi dźwięka teraz, chłopaki. O, kurde. Zabrał mi Wolverina i Logan. Nie, ale autentycznie to ja, zanim jak jeszcze się namyślacie, to ja jeszcze powiem... Kurde, ja życzę sobie, żeby każdy film był dobry. Ja nigdy nie rozumiem tego, jak ktoś mówi, mam nadzieję, że to będzie gówno. Jakby, to jest idiotyczne, nie? Nienawidzę się i chcę, żeby ten film był gówniany. Chcę go obejrzeć i cierpieć, wiesz, katusze, bo będzie gówniany. Jakby, ja nie rozumiem tego, jak jakikolwiek... Wiesz co? Ja trzymam kciuki, że uwaga, Liam Hemsworth wejdzie, ten serial już mało kogo będzie obchodził i zrobi najlepszego Geralta w historii. Ja wiem, że to jest nieprawdopodobne. Ja wiem, że to jest... prawdopodobne są rzeczy, że nie wiem, inne są dużo bardziej, ale ja absolutnie mu kibicuję. Ja nie ma takiej sytuacji, żebym ja nie kibicował, chyba że ktoś jest chujem w prywatnym życiu i dobija ludzi, to wiadomo. Ale generalnie, jeżeli powstaje jakiś projekt, ja nie ma takiej opcji, żebym ja nie kibicował, żebym dostał najlepsze możliwe dzieło, jakie się da. Żeby ten... I nagle, wiesz, wchodzi i myśleliśmy, Liam, byłeś drewnem w każdym filmie, w jakim cię widziałem. Ale ty się urodziłeś, żeby będziesz grać idealnym Geralta. Ale ty się urodziłeś, żeby grać Geralta. Nie wiem, pewnie nie, ale wiesz, kibicować zawsze kibicuję. Ja chyba z takich rzeczy, które zostały zapowiedziane, ale są z bardzo wydojonego uniwersum, no to muszę powiedzieć o Star Warsach i Star Wars Eclipse, to znaczy Quantic Dream versus moje ukochane uniwersum. No, nie mogę się tym nie hypować strasznie, biorąc pod uwagę to, że zobaczyłem, jaki był gigantyczny przeskok technologiczny między Beyond Two Souls a Detroit Become Human, to w ogóle nie do porównania, no to mam nadzieję, że Star Wars Eclipse będzie jeszcze wyżej, biorąc pod uwagę, ile nad tym pracują i że wszystko wskazuje na to, że tam jakieś te starożytne, fajne motywy będą gwiezdnowojenne, które zawsze mnie nęciły najbardziej, nie rozumiem, dlaczego nikt nie robi nic z Wysokiej Republiki albo z Wiecznego Imperium, są przeciekawe rzeczy, które są samograjem, totalnie właśnie Oscar by nie cierpiał, bo nie pojawiałby się tam lub bo by nie mógł się tam pojawić, tak? Więc ja fizycznie... czekam, aż on zagnie przestrzeń i to jeszcze tak, zanim był tym starym Jedi. A druga rzecz, na którą czekam, mimo że hype w zasadzie, znaczy hype jest w obrębie fandomu Brandona Sandersona, duży. Bo Brandon Sanderson dropnął, poza tym, że zgarnął najwięcej na Kickstarterze, jak jakikolwiek pisarz za swoje projekty książkowe, to również zapowiedział, że jest w toku rozmów z różnymi platformami streamingowymi nad serialem w uniwersum Cosmere. A uniwersum to uważam za jedno z najciekawszych w ogóle, jakie w tej chwili współcześnie powstają. Można lubić pisarstwo Sandersona, można go nie lubić, ale jedno mu trzeba oddać. Pomysły, które ten człowiek ma, są
kompletnie odwalona. Znaczy to, co on potrafi wymyślić, jak, szybki przykład, który może być interesujący dla ludzi nieznających Cosmere, trawienie metali w żołądku powoduje czarowanie i jest efektem całego systemu magicznego. Znaczy, żeby wpaść na coś takiego, trzeba być nim. I teraz wyobraźmy sobie dobrą, ale dobrą adaptację tego. Teraz mogę powiedzieć dobrą w stylu chociażby The Last of Us, z dobrym reżyserem, ze świetnymi efektami specjalnymi. Boże drogi, dałbym wszystkie pieniądze, żeby coś takiego zobaczyć. I co więcej, miałbym pełne zaufanie do Sandersona, że jeżeli zachowałby kontrolę kreatywną, to mogłoby być z tego dobre uniwersum, bo jak na razie on sam praktycznie 75% swojej twórczości opiera na jednym uniwersum. Wszystko osadza w jednym świecie i dobrze mu to wychodzi, czyli się da. Muszę wrócić do Drogi Królów, bo ja odbiłem się od tego, ale nie dlatego, że mi się nie podobało czy coś takiego. To jest jednak dłuższa lektura, przy której jak zająłem się czymś innym, to był problem z wróceniem. W tym momencie czytam Sandersona, bo ja jestem, o tym zaraz powiem, to będzie mój pick, ze świata Magic the Gathering, jego króciutką historyjkę, nazywa się Child of the Nameless bodajże. Okej, okay, kojarzę. I zajebiście mi się podoba, więc pewnie wrócę. Ej, Radek? Wiesz co, ja to powiem tak ogólnie, bo ja też bardzo czekam na nowego Indiana Jonesa i ja wierzę, że on będzie dobrym filmem, bo James Mangold już udowodnił dwukrotnie, że potrafi bohatera popkultury wziąć starszego i fajnie pokazać jego historię. Tak było z Johnnym Cashem za pierwszym razem, tak było z Loganem, nie? Udało mu się i ja wierzę, że on tego też podsumuje fajnie życie Indiana Jonesa w tej jego już chyba ostatniej historii filmowej i wierzę w ten projekt. Też z tych marek, które są już no, na maksa wyjechane, no to Batman cały czas jest marką zajechaną jak się da, ale czekam bardzo na ten serial z Pingwinem, bo Colin Farrell był fantastyczny w filmie i on tu jest tyle miejsca, żeby pokazać, wiesz, ten świat Batmana z innej strony, że jest tak całkowicie z tego poziomu tych machlojek gangsterskich, żeby to się nie opierało na pelenach, żeby ten Batman był tylko tym boogeymanem, który gdzieś tam to nie by miało być Gotham, a wiem jak tak, się skończyło. Tak, ale widać gdzieś tam kawałek peleryny, coś takiego, niech tyle zostanie, niech tam nie będzie Batmana, niech to będzie Pingwin, który robi swoje rzeczy, bo Pingwin w tym filmie był absolutnie zajebisty. Oj, tak. To jak się zachowywał, jak się odzywał, jak kombinował, to bym chciał zobaczyć. I tak na szybko jeszcze... Nie wiem, to są takie dwa projekty, które mi przychodzą, wiesz, na szybko do głowy. Wiesz co, nie, wiesz co bym jeszcze zobaczył? Gwiezdne Wojny, jak już mówiliśmy o tym, że dostajemy różdżki na kablach, ja bym chciał w końcu zobaczyć miecze świetne na kablach. Takie jak były konkretnie, prototypy historycznie. Tak, te prototypowe, moje ulubione miecze świetne były z kablami, więc zobaczyłbym jakąś historię z tym. To ja powiem tak, jeśli chodzi o rzeczy, które nadchodzą. Mam pewne nadzieje co do nadchodzącego serialu Marvela Secret Invasion z tego powodu, że mam wrażenie, że to jest mniej więcej projekt rangi zainteresowania Andora. To jest Nick Fury, który nie jest super bohaterem, to jest ta postać, która też zniknęła na jakiś czas. Nick Fury jest popularny, ale to nigdy nie był ten pierwszoplanowy super bohater, który biega z tym typem, z królem, tym, który był tam gdzieś, Talosem. I widzieliśmy w trailerze, jak się pojawia Rhodey, ale bez zbroi, nie War Machine, tylko gdzieś tam się przechadza Rhodey. Mam wrażenie, że to jest projekt, który nawet nie ma jakiejś wielkiej promocji. Ja pamiętam, jak była Miss Marvel promowana, właśnie She-Hulk i tak dalej. To już niedługo wychodzi, a mam wrażenie, że to promocji prawie nie ma żadnej. Ja pamiętam jeden trailer, który był do tego. I dlatego mam pewną nadzieję, że to może być ten serial, który nie musi promować nam nowego, najważniejszego superbohatera Marvela. Nie? To nie musi być ta postać, która teraz się pojawi w tym kolejnym filmie, w duecie z kim? Nie, to jest Nick Fury. Come on, to już gdzieś tam któryś raz, niech tam sobie chodzi z tym i szuka, gdzie jest króle, gdzie jest, wiecie, porywacze, zamiana ciał i tak dalej, no bo tu ma być ta inwazja. Kurczę, bo to jest, wiesz, ale to jest fajne, wiesz, wejście gatunku innego, nie? W końcu coś nowego, nie? Coś ciekawego, tak. Kurczę, porywacze ciał. Obiecują nam tą ideę paranoi, że ponieważ mamy do czynienia ze zmiennokształtnymi, to przez cały serial masz nie wiedzieć, czy osoba, z którą rozmawia bohater, jest podstawionym z królem, czy jest faktycznie osobą, z którą rozmawia. Tak, wiesz, to przypominał ten moment, kiedy były świeże rzeczy w MCU i kiedy pojawił się ten motyw, że S.H.I.E.L.D. jest infiltrowany przez Hydra i mieliśmy Heil Hydra. Tak. Pojawiały się te motywy. To było super, nie? Że każdy może być podstawiony, nie? Ktoś tutaj może kombinować. I ja tego chcę więcej. Jak kosmici się mają pojawić na Ziemi i robić takie rzeczy, super. Tak, to może być oczywiście, MCU seriale generalnie nimi nie podeszły w znacznej większości, ale ponieważ to jest to zrobione na boku, to jest jedno. Natomiast drugi projekt, to chociaż od
jakiegoś czasu zaczęła się ogromna draba związana właśnie z byciem zbyt bardzo korpo Wizards of the Coast, czyli firmy odpowiadającej za Dungeons and Dragons, z którym ja na co dzień żyję jakby z tą dramą ze względu na to, czym ja się zajmuję, ale też Magic the Gathering. Ale jakiś czas temu pojawił się trailer filmu Dungeons and Dragons. I on wygląda naprawdę dobrze. On wygląda jak taka kompletnie niezobowiązujące fantasy, w którym nie chcemy za wszelką cenę sprzedać wam wyniosłych, wiecie, motywów, jakichś rzeczy tutaj wielkiego, zawiłego, politycznych machlojek, tylko jest hejst. Masz bandę ekipy fantasy, która standardowo kradnie coś, czego nie powinna kraść i odpala jakieś magiczne zło i tyle. I mam wrażenie, że tam ta obsada z Chrisem Pine'em na czele, przynajmniej z tego, co widzieliśmy po wszystkich materiałach promocyjnych, naprawdę się dobrze bawi. No a jednak umówmy się. Dungeons and Dragons teraz no Vox Machina trochę się to odbija swoją animacją, ale no pamiętamy film Dungeons and Dragons, który istniał i generalnie cały czas niestety mówię o marce, ale trochę oszukam i powiem bardziej o gatunku. Fantasy na dużym ekranie niestety nie działa. W sensie wierzę, że mogłoby działać i chciałbym, żeby ten film zadziałał, ale wiecie, na jednego Władcę Pierścieni, tą jedną piękną drogę, przypadły Eragony, Warcrafty, inne Young Adulty, które po drodze się jeszcze napatoczyły. Wszystkie niestety filmy fantasy, które wychodziły, były o kan dupy rozbić generalnie, poza, mówię, przy Władcy Pierścieni, bo seriale to trochę inna bajka. W serialach fantasy się sprawdzało, być może ze względu na to, jak duże są te światy, jak czasu potrzebują, żeby trochę pooddychać, ale na dużym ekranie to nie działało. I jak patrzę na to Dungeons & Dragons, ja myślę, że ktoś nie chce nam koniecznie sprzedać całej historii świata w te 2 godziny, jak w Warcraftie próbowano opowiedzieć nam wszystko, co się w tym świecie stało, każdą rzecz, tylko wrzucić nas w ten świat i pokazać w nim głupi hejst, nic więcej, jakąś drużynę przegrywów, która działa a la Guardians of the Galaxy, to muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że to faktycznie, mam oczekiwania pewne, że to będzie taka dobra rozrywka bez żadnych oczekiwań, wiecie, większych. Natomiast jeśli chodzi o marki, które nie widzę żadnego takiego projektu na horyzoncie, a chciałbym, żeby ta marka podniosła się, że tak powiem, po tym dojeniu, no to u mnie to jednak cały czas jest moja, podobnie, Star Wars. To jest Star Wars. Tak, wierzę, że drugi sezon Andora będzie dowiezie, ale to jest ten Andor na boku. A ja bym chciał, żeby oni pokazali, że mogą strzelić film, cholerny film w kinie Star Wars, który wyjedzie, pokaże nam, słuchajcie, mamy pomysł, nie uciekamy, nie boimy się po tym, co jak rozchlastaliśmy z trylogię sequeli do niczego. A nagle, wiecie, wszystkie uschowaliśmy projekty, nie mieliśmy żadnego planu projektu na to wszystko. Macie tutaj film, ciąg dalszy przede wszystkim, bo to jest też czego zamówiłem, że Star Warsach tak boją się iść do przodu. Ty mówiłeś o tym spojrzeniu w daleką przeszłość. To jest świetny pomysł, żeby się od tego odciąć, ale jednocześnie miejcie jaja wreszcie, żeby postawić krok naprzód. Nie rozbijajmy wszystko o tym, po prostu mam wrażenie, wszystko teraz w Star Warsach dzieje się w tym okresie rebelii. Ja kocham Andora. To jest gra, która jest, ten Fallen Order, ale to jest ten sam okres. Wszystko, żyjemy ten okres do bólu, ewentualnie wcisnęliśmy do Mandaloriana zaraz po nowej, po tej starej trylogii, nie? Ale cały czas pójdźcie dalej. Ja wiem, że wam nie wyszło, ja wiem, że zrobiliście kupę po drodze, ale zróbcie coś dalej z tą marką, pokażcie mi kolejną erę Gwiezdnych Wojen, żebym mógł się zobaczyć znowu, jarać się na to, że idę do filmu i jak się zaczyna film i mam dawno, dawno temu w odległej galaktyce i słyszę pierwsze fanfary Williamsa, to mam ciary. Ja naprawdę chcę tego uczucia znowu, którego... No, tak nie miałeś przy ostatnim filmie? Aż dziwne. Ach, prawda? Kurwa. A jeszcze ja tylko chciałem podbić, że potrzebujemy takich Denis Villeneuve'ów tylko dla fantasy, żeby było fajne kino fantasy, żeby trochę odczarować to, co właśnie podniosłeś, że nie, faktycznie, poza Władcą Pierścieni ciężko jest wskazać coś dobrego, a naprawdę po stronie sci-fi'ów dobrych, co roku coś wychodzi. Ja świeżo jestem po obejrzeniu Archiwum na Netflixie,
bardzo dobry sci-fi. Nie tak dobry jak Ex Machina, ale, ale na poziomie, tak? No, nie ma szans, żebym dostał coś takiego z fantasy. Serialowo mieliśmy Grę o Tron na przykład, tak dalej. Tak jak mówię, wydaje mi się, że w serialu jest odrobinę łatwiej. Czy nie wiem, ja w Ex Machina teraz idzie naprawdę, naprawdę spoko, ale w serialu jest jednak łatwiej, bo masz trochę więcej czasu, ale film fantasy to jest kurde. Tak, ale to jest w ogóle niesamowite właśnie, jak przez lata no, dostawaliśmy tych filmów science fiction naprawdę kupę fajnych, kreatywnych. Przecież Filip robił listę, masz na kanale listę tych najciekawszych z ostatniej, czekaj, z XXI wieku? Jakoś tak, czy z ostatniej dekady, nie? 21 seriali. Tak, tak, 21 seriali science fiction, nie? Które warto obejrzeć. Filmów. 15 filmów science fiction. 15 filmów, tak. Ja pamiętam, i pewnie miałeś jeszcze, musiałeś się zastanowić nad którymi, które nie zmieszczą się na tej liście. Tak, ja pamiętam, nie? Że tam był taki wybór, że... jest masa, która... No właśnie. Tak. I tam był super wybór, a wiesz, że jeszcze była kupa, nie? Którą mógłbyś tam dodać, nie? Tak. Jakbyś miał zrobić taką listę fantasy? Wow. Ty, Dałoby się to zrobić. Znaczy, Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, Władca Pierścieni, Dwie Wieże, Władca Pierścieni, Powrót Króla. Tak, ale już to pięć ciężko, nie? No. Trzy wyczerpałeś. Dla mnie fantasy to jest właśnie Star Wars, ale no niestety ostatnio dekada nie była zbyt hojna w dobre Star Wars, jeżeli chodzi o filmy. Tak. No, Rogue One, który ja lubię. No i jeden ale nie jest fantasy z kolei. Teraz nie zaczynajmy tej dyskusji. Space Opera. Tak. Zaczynajmy tej dyskusji, bo ja jestem fanem jednego z tych filmów, wiecie którego? Last Jedi najlepszy. Dobra, lecimy dalej. No, będziemy kończyć. Ale... Znaczy... Czy chodzi o tego reżysera Szklanej Cebuli? Nie, ja zawsze mówiłem. Last Jedi mam jest najlepszą z tych trzech filmów. Tak. I ma kupę dobrych wątków. Kinematograficznie jest najlepsze na pewno. Ale ja osobiście powiedziałem, ja uwielbiam motyw Luke'a Skywalkera jako ten złamany Jedi, do którego muszą przyjść i tak dalej. Ja inną rozmowę czuję. Ja to kocham, ale spokojnie, nienawidzę wątku, tak. Ale spokojnie, w tym filmie jest, ja nigdy nie będę go bronił do końca, bo wątek z kasynem, sidequestem i wszystkim, którymi... Następna dyskusja, spotkamy się jak bronię rozwalił kasyna. Sobie. Jezu, tak. Kto w życiu nie robił takiego sidequesta, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak. W czasie, naprawdę. Kiedy twoi ludzie... wiesz co, to ma Mass Effect. Tam ci w tym statku siedzą cały czas, a ci robią sidequesta. Chyba Filip niech pierwszy rzuci mieczem świetlnym za siebie, bo nie chce już być Jediem. Ale to kocham ten wątek. Ten wątek kocham. Go będę bronił. Ale nie dzisiaj. Tak, ale to wiesz, to jest ta misja totalnie w każdej grze, prawie każdej grze RPG, tak. Że teraz kończy się świat, ale zrobię wszystkie misje poboczne, nie? Trzeci Mass Effect. Ja zawsze to pamiętam, jak żniwiarze przylatują, dewastują galaktykę, a ty lecisz na questy, tak. Nie? I siedzisz w karczmie i z kim gadasz i tak dalej. I akurat jak tam na ziemi? Swoich dawnych towarzyszy. No, którzy też czekają. Się tam znajdowali. I co słychać na ziemi? Ty, w wiadomościach mówią, że właśnie stany laserem dostały, a co? Tak, wiesz, to może jeszcze sobie wypijemy jednego. Chodźmy do klubu. Ziemia umiera, jest zniszczona, a ja muszę zbierać te kruszec jakiś w tym, z jakiejś planety wyciągać. Tak, bo muszę mi dać. Skanowanie, tak. Oj tak, galaktyka umiera, stary, odpalaj Mako, musimy przejechać i posłuchać. A Mako fikołek leży, ten, trzy godziny. Tak, ja muszę to odbić, nie? Czekaj, mam za mało punktów romansowych, ja tutaj muszę polecieć, załatwić sprawę. Nie mogę uratować świata, będąc w związku z tą postacią, którą dokładnie, chcę, nie? Dokładnie. Ja chcę z Jarą być, proszę. Rany, chyba musimy ja rozumiem, że właśnie kilka gatunków umarło. Prawda? Musimy zrobić materiał w Mass Effect, czyli koniecznie. Space Opera Dawn. Tym bardziej, że wiecie, cały czas wychodzi ten nowy. A propos dojenia marek. Udało się to spleść. Andromeda, to było dojenie marek. W każdym razie. Także będziemy kończyć. Tak, poruszyliśmy głównie filmy i seriale, staraliśmy się sięgać po te najbardziej perfidne motywy. Myślę, że gdybyśmy zrobili materiał o grach, które miały dojone marki, to byśmy mieli kolejne. I znowu zrobiliśmy multum takich dygresji, których się nie spodziewałem. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mówię, że gdybyśmy gadali o grach, to byśmy kolejne dwie godziny, myślę, mogli. Tak, ale wtedy trzeba zrobić challenge, to znaczy zrobić cały taki materiał, ale że za żadnym razem nie powiedzieć Todd Howard. To będzie wyzwanie takie małe. Trudny challenge. It just works po prostu. Sixteen Time More Details i w ogóle. No, w każdym razie, więc bardzo dziękuję wam za rozmowę. Jak wspomniałem, linki do kanału będą na dole, także zachęcam, bo
też rozmawiacie nieraz o rzeczach, które są zażynane, dojone i niszczone. Wiem, że Krzysztof w przypadku fantastyki, Filip miał świetny cykl o The Walking Dead, właśnie wspomniany całkiem niedawno, w którym mieliśmy przyjemność nawet się pojawić i powiedzieć, dlaczego odpadliśmy i nie mogliśmy tego skończyć. Super life. Więc jak najbardziej zachęcam. No, a tak a pytanie naszych widzów, właśnie też te same dwa pytania. Czy są jakieś materiały, które wy czekacie, na które liczycie, że zostaną wskrzeszone i na które wiecie, że coś powstaje i może macie jakąś nadzieję, że gdzieś tam faktycznie ze względu na twórców, może ze względu na tematykę, ze względu na cokolwiek innego, że tam jest coś się tli właśnie w tych markach, które lub gatunkach, które wiecie, że gdzieś tam zostały niestety zaorane. I czy chcecie, żebyśmy w nowym Star Wars odwiedzili Coruscant? Coruscant! Z Cassian Andor pokazane, że nam powrócą. I pograli w Genshin Impact? No, nie, tak, myślę, że ci to odpuszczę, tak? A nie! Tak. Dziękujemy wszystkim. Zachęcam do naszego oglądania psów końcowych. Trzymajcie się. Hej. Dzięki. Dzięki.